To jest Next Day Summit Consumer of the Future, czyli więcej niż konferencja. Dzień dobry. Ja nazywam się Michalina Szczepańska, jestem redaktor naczelną handlu. Agata Godlewska, jestem redaktor naczelną magazynu Food Service. I Tomasz Wygnański, redaktor naczelny Media Marketing Polska. Dlaczego więcej niż konferencja? Z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, to wszelakie różnorodne formy. Są więc panele i prelekcje live, są te w wersji video on demand, są podcasty, zaś po konferencji wydamy raport. I to jest ten drugi bardzo ważny punkt, bo będzie to raport, który nie będzie zaledwie podsumowaniem, ale będzie pogłębieniem i poszerzeniem tych wątków, które tutaj poruszymy. Cieszymy się, że już jesteście Państwo z nami i zachęcamy Was do kontaktu i współtworzenia i rozwijania właśnie tych wniosków i rozmów po konferencji. I w końcu po trzecie, choć chyba najważniejsze, to pierwsze i jedyne takie wydarzenie na rynku, które łączy w sobie absolutnie całościowe spojrzenie na konsumenta. Całościowe, bo serwowane przez trzy nasze tytuły, czyli food service zajmujący się branżą hoteli, restauracji, cateringu, kawiarni, handel zajmujący się branżą handlu i FMCG oraz Media i Marketing Polska, a więc tytuł zajmujący się branżą mediów i marketingu. Łączymy siły, łączymy ekspertów, łączymy praktyków, by dzisiaj skupić się razem z Państwem nad tematem konsumenta. Konsumenta, który, jak już sama nazwa wskazuje, konsumował. Konsumował coraz więcej. I nagle nastąpiło jedno wielkie boom. Boom, czyli lockdown i zmiana. Czy chwilowa, czy na stałe, tego nie wiemy. Wiedzą to nasi eksperci, wiedzą już pierwsi analitycy i między innymi o tym będziemy właśnie dyskutować. Chcemy pokazać Wam i rozmawiać z Wami o tym, czego ten konsument potrzebuje, jak się zmienia, więc jak dostosowywać do niego produkty i usługi, gdzie przebywa, jak spędza czas, co robić, by być więc coraz bardziej i coraz mocniej z nim związanym. Takie wydarzenie nie mogłoby się oczywiście odbyć bez partnerów, którym chcemy z tego miejsca serdecznie podziękować za to, że weszli tutaj do tego debiutanckiego tutaj wydarzenia. Naszym partnerem merytorycznym jest Nielsen, naszymi partnerami jest Coca-Cola HBC Polska, Echo Investment, Jetline, Discover California Wines, Gastromagic. Mamy też patronów honorowych, którymi są Polska Izba Handlu oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz szereg patronów medialnych. Organizatorem całego wydarzenia jest VFP Communications, czyli wydawca magazynów Handel, Food Service i Media i Marketing Polska. A przygotowując się do tego wydarzenia, zleciliśmy badania po to, żeby dowiedzieć się o tym konsumencie, kto i jak je robił. Tomku? Tak, Michalina powiedziała, że wiedzą podzielą się nasi eksperci, ale my także coś wiemy jednak już o tym konsumencie. Chcieliśmy zrealizować badanie, które podsumowuje trendy w mediach i marketingu, w retailu i w Horece. No ale w międzyczasie oczywiście przed lockdown i pandemia. I to nasze badanie zrobiło się troszkę bardziej takie pandemiczne, czyli staraliśmy się jakoś poznać zmiany, jakie zaszły podczas pandemii i zastanowić się, które z tych trendów zostaną z nami na dłużej. To było całkiem spore badanie, zrealizowane we współpracy z panelem ogólnopolskim Adriadna. 1055 osób w wieku 18 lat i więcej, próba reprezentatywna. Co ważne, to jest badanie wykonane we wrześniu, w dniach 11-14 września, czyli po lockdownie. Te wyniki już są bardziej nam współczesne, bardziej aktualne. Mamy tutaj pytania dotyczące zarówno branży retailowej, jak i ogólne pytania dotyczące chęci zakupów poszczególnych produktów, no i pytania o konsumpcję mediów. W takim razie zaczynamy. Pierwsza z kwestii, którą się zajęliśmy, to to, co w związku z koronawirusem Polacy kupują częściej.
kto zyskał, kto stracił, a więc jak zmieniać portfolio, jak zmieniać produkty na półce, co oferować, by tego konsumenta przyciągać. I tak, największy procent wskazań to wybór produktów i marek lokalnych właśnie pod kątem wsparcia małych, regionalnych producentów. I to też trend, który pewnie obserwowali Państwo w mediach społecznościowych podczas pandemii, gdzie nawoływania do wspierania tych małych, lokalnych biznesów były bardzo głośne. I co potwierdza nasze badanie? Rzeczywiście tak się dzieje. Polacy chcą wybierać właśnie takie produkty. Pytaliśmy również o kwestię produktów przecenionych, tych będących w promocji. I tu 21% wskazań, 21% respondentów deklaruje, że w związku z koronawirusem kupuje tego typu produkty lub usługi częściej. 20% wybiera tańsze marki zamiast droższych, żeby zaoszczędzić. Ale jednocześnie, proszę Państwa, 5% mówi, że kupuje częściej droższe lub luksusowe marki, żeby umilić sobie ten trudny czas. Być może to tu właśnie warto też szukać pomysłów na rozwój. Oczywiście nie bez znaczenia jest również wątek produktów prozdrowotnych, czy poprawiających odporność, czy deklarujących na opakowaniach, iż wzmacniają naszą odporność. I to też jest jeden z wątków, który będzie poruszany podczas jednego z naszych panelów, na który Państwa zaproszamy. A propos innowacji jutra, jednocześnie 42% deklaruje, że żaden z wymienionych tutaj produktów i usług, czyli ani produkty marki lokalne, ani marki tańsze, ani te będące w promocji, ani produkty wspierające odporność są kupowane przez nich częściej. Kolejną kwestią, którą się zajęliśmy, to wychodzenie z domu. Bo przecież dla wielu biznesów to wyciągnięcie Kowalskiego z domu oznacza też wzrost czy odbudowę przychodów i szansę na rozwój. Postanowiliśmy więc zbadać, co mogłoby zachęcić Polaków do częstszego odwiedzania sklepów, restauracji czy też wszelakich punktów handlowych w trakcie trwającej epidemii koronawirusa. I cóż, 40% zadeklarowało, że lepsze oferty cenowe i promocje to coś, co by ich właśnie przyciągnęło i skusiło, zachęciło do takiego ruchu. Jednocześnie, proszę Państwa, prawie 1/4, czy też ponad 1/4 społeczeństwa nic nie jest w stanie zachęcić do częstszego odwiedzania tych miejsc. Po prostu czekają, aż skończy się pandemia. I tu chyba również bardzo ważny wniosek dla uczestników i naszej konferencji, i dla biznesu, żeby po prostu starać się dotrzeć do tego konsumenta w mieszkaniu, w domu, tam, gdzie aktualnie przebywa, bo wyciągnięcie go na zewnątrz wydaje się być niemożliwe. Około 1/5 z Polaków zwraca uwagę na zabezpieczenia i przestrzeganie pewnych procedur i deklaruje, że wówczas byłaby skłonna właśnie częściej pojawiać się w punktach handlowych i usługowych. 11% wskazuje na to, że to ciekawsza oferta, by ich do tego skłoniła. A więc podsumowując, ta bariera wychodzenia z domu jest wciąż naprawdę spora. Ale, i to ale jest tutaj bardzo ważne. Wygląda to różnie w różnych grupach wiekowych, czy w zasadzie należałoby podzielić społeczeństwo na osoby 55+ i resztę. Wśród osób mających 55 lat i więcej, aż 38% deklaruje, że po prostu nie wyjdzie z domu, dopóki pandemia się nie skończy. Wśród młodszych największy procent wskazań na zachętę do tego wychodzenia to potrzeba lepszych cen, promocji, a więc cena czyni cuda. To już chyba gdzieś było i wielokrotnie się powtarzało. A pandemia to także przyspieszenie rozwoju różnych technologii i rozwiązań e-commerce. Wielu Polaków po raz pierwszy zrobiło w jej trakcie zakupy spożywcze przez internet. I nie tylko. I to kolejny z naszych tematów. To znaczy chęć dowiedzenia się, które z tych rozwiązań, które już są mniej lub bardziej masowe, które z tych, które są nowinkami, mogłyby
zainteresować polskich konsumentów, polskiego konsumenta dziś, polskiego konsumenta jutra. I cóż, mnie to, przyznaję, proszę Państwa, trochę rozczarowało, gdyż okazuje się, że 45% konsumentów nie jest zainteresowanych szczególnie takimi nowinkami. To znaczy 33% chętnie skorzysta z dostawy zakupów spożywczych do domu w godzinę od zamówienia. 17% skłania się do zakupu na abonament, zakupu w subskrypcji, czyli takiej regularnej, odnawianej co tydzień. 14% mówi, że gdyby było możliwe, żeby lodówka zamawiała za nich zakupy albo przez aplikację, to sam w sposób automatyczny, gdy te się kończą, to chętnie by z czegoś takiego skorzystało. Ale przy całym tym medialnym szumie wokół różnych e-commerce'owych rozwiązań, ja mam takie wielkie poczucie niedosytu i tego, że być może ten konsument potrzebuje czegoś innego. I o tym właśnie chcemy z Państwem rozmawiać. Dziękuję, Michalina. Świetne dane, naprawdę. Spójrzmy teraz, jak to wygląda w gastronomii, czyli w branży, która jest mi najbliższa. Najgorętszy trend ostatnich miesięcy, szczególnie od czasu lockdownu, również wcześniej, ale lockdown gdzieś tam ten trend podbił bardzo, czyli dowozy jedzenia do domu. To jest coś, co starało się ratować gastronomię. Jak wiemy, restauracje były zamknięte, potem pracowały z bardzo dużymi obostrzeniami i dowozy jedzenia to było coś, co mogło ich uratować, przynajmniej minimalnie zapewnić im jakiekolwiek wpływy z pracy, którą po prostu na co dzień wykonywali. Więc spójrzmy, czy Polacy faktycznie w czasie pandemii, po pandemii chętniej sięgali po dostawę jedzenia, po telefon, do internetu, czy zamawiali takie właśnie dowozy, wykonywali. No cóż, nasze badanie pokazuje, że nie do końca jest to tak jeszcze gorący, rozwinięty trend, jakbyśmy się tego spodziewali. Pandemia tylko częściowo zmieniła nasze zwyczaje związane z delivery, właśnie z zamawianiem jedzenia na wynos z restauracji. I spójrzmy na wyniki. Częściej teraz zamawiam jedzenie do domu niż przed pandemią, to jest wynik tylko 13%. Rzadziej zamawiam, aż 21%, natomiast 59% respondentów powiedziało, że zamawia tak samo często jedzenie jak wcześniej, jak przed pandemią, czyli tutaj te zwyczaje aż wśród 59% naszych respondentów nie zmieniły się. Natomiast nadal myślę, że w ten trend warto inwestować, jest to przyszłość. O tym też jedno z naszych wideo, które mogą Państwo na naszej stronie obejrzeć, tego dotyczy właśnie delivery i Dark Kitchens, mogą Państwo cały temat obejrzeć w dyskusji Aleksandry Lazar. Bardzo zachęcam do tego na naszej stronie. I tutaj jeszcze mamy jeden wynik interesujący. Pierwszy raz po takie rozwiązanie sięgnęło 7% respondentów, więc jednak tutaj jakiś zalążek nowości mamy. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda w dużych miastach, gdzie takie usługi są najczęściej rozwijane. Wyniki są dosyć podobne tutaj. Mamy 16% osób, które częściej teraz zamawiają jedzenie do domu niż robiły to przed pandemią, 13% robi to rzadziej, no a 65% tak samo jak przed pandemią, również teraz zamawia, korzysta z tej usługi dostaw jedzenia z restauracji prosto do domu. 5% osób mieszkających w dużych miastach zrobiło to po raz pierwszy. I tutaj zmieniamy troszeczkę temat, zobaczmy, jak Polacy, jakie produkty będą kupowali najczęściej, jak deklarują, które z produktów ich najbardziej interesują, co do przyszłości, co do tego, co będą chcieli kupować. Mamy tutaj następujące wyniki. Które rodzaje produktów będziesz częściej kupował w przyszłości niż obecnie? Żywność z prostym składem, to jest i bez konserwantów, to jest coś, co najbardziej interesuje naszych respondentów, czyli zgadza się to również z tym, co obserwujemy na co dzień na rynku, zarówno gastronomicznym, jak i handlu, gdzie coraz częściej sprawdzamy na to, co mamy na opakowaniach, jaki skład, czy ten skład jest krótki, tak zwany clean label, i to się odzwierciedliło w naszych wynikach. 25% to są produkty bio i ekologiczne. To jest odpowiedź, którą zadeklarowało 25% respondentów. Takie produkty ich interesują. Tutaj pewnie jeszcze cena gra rolę. Na pewno są to produkty, które są droższe niż przeciętne, jakie widzimy na półkach sklepowych, więc być może ten wynik nie jest jeszcze tak wysoki. Natomiast mnie osobiście interesuje wynik dotyczący wegetarianizmu i weganizmu. Jest to 13% deklaracji, że takie produkty, czyli wegańskie, wegetariańskie, nasi konsumenci będą chcieli kupować w przyszłości. To odzwierciedla mniej więcej procent osób
odsetek wegetarian i wegan, jaki mamy w społeczeństwie. Być może spodziewałabym się tutaj nieco wyższego wyniku, w związku z tym, że ten trend jest również bardzo silnie podkreślany zarówno w gastronomii, jak i w handlu, ale ten procent jest odzwierciedla tak, jak to wygląda dzisiaj, tak jak wygląda odsetek wegetarian i wegan w społeczeństwie, więc jest to dobry wynik. Produkty bezglutenowe jeszcze są w naszych odpowiedziach, to jest 8%, a żadne z wymienionych 25%. Tak to wygląda. Przygotowując to badanie, musieliśmy także się odnieść do kwestii ekologicznych. Wiadomo, że w marketingu odpowiedzialność społeczna marek, to co nazywamy w skrócie ratowaniem świata, jest bardzo ważnym wątkiem. I zadaliśmy naszym respondentom pytanie, które z produktów będą kupować, zwracając na kwestie ekologiczne, jakimi będą się kierować przesłankami. No i okazuje się, że odpowiedź jest dosyć prosta. Najbardziej liczy się opakowanie, to czy ono jest możliwe do powtórnego przetworzenia, czy zostało wykonane z surowców z recyklingu. To jest coś, z czym konsument ma do czynienia w sklepie, coś wymiernego, namacalnego. Wydaje się, że ta kwestia plastiku, recyklingu opakowań jest w tej chwili bardzo ważna. Dla mnie zaskoczeniem natomiast było aż, bym powiedział, 19% konsumentów, którzy zwracają uwagę na kwestie certyfikatów, takich jak Rainforest Alliance. Sądziłem, szczerze mówiąc, że są to znaki zupełnie niezrozumiałe dla większości. Tutaj mamy 19%, uważam, że to jest całkiem ciekawy wynik. Natomiast stosunkowo mało, 17% śledzi doniesienia dotyczące odpowiedzialności społecznej marek. To pewnie jest wynik tego, że jest to świat cały czas dosyć odległy dla naszych konsumentów. To, co jest na półce, to, co można zobaczyć, dotknąć, jest pewnie bardziej wymierne. Kolejny wątek bardzo ważny to jest oczywiście sprawa konsumpcji mediów. Wiadomo, że podczas lockdownu mieliśmy do czynienia z ogromnym przyspieszeniem digitalizacji mediów i to w różnych grupach wiekowych. I na pewno internet stał się tym medium, które jest bardzo istotne, ale ciekawe jest też to, że telewizja z tych tutaj danych wynika wcale nie powiedziała ostatniego słowa. Na pewno lockdown przyspieszył digitalizację, ale jednocześnie zwiększył oglądanie telewizji. Jednocześnie można sądzić, że w związku z kryzysem telewizja jako ta najbardziej dostępna, często bezpłatna rozrywka będzie nadal popularna. No więc cóż, jeżeli chodzi o wyniki, ogólnie korzystam więcej z internetu, to jest dosyć oczywiste. Telewizja, portale społecznościowe, Netflix, HBO Go wykupiło kilkanaście procent respondentów. Wydaje mi się, że to jest wynik dosyć wysoki, aczkolwiek też spodziewałem się wyższego. Prasa drukowana niestety cały czas na minusie. No ale ciekawe jest też to, że liczba cord-cutterów tak zwanych, czyli osób, które odcinają się od telewizji płatnej, jest stosunkowo niewielka. To, co jest bardzo interesujące, to jest to, że grupa 55+ bardzo szybko się digitalizuje, jeżeli chodzi o media. To jest bardzo, tutaj są te wyraźne wyniki i warto zwrócić uwagę, że także takie kwestie jak wykup subskrypcji Netflixa czy HBO w tej grupie 55+ jest już widoczny. Nie są to może duże liczby, ale na pewno spore. Rezygnacja z płatnej telewizji oczywiście tutaj na bardzo małym poziomie. Prasa drukowana niestety znowu na jeszcze większym minusie. Sądzę, że w ogóle te zachowania grupy starszej 55+, która nasz tytuł naszej konferencji Konsument Przyszłości, a zapewniam, że za 10-20 lat także ci konsumenci będą bardzo istotni i będzie to grupa dosyć zamożna, decydująca o wielu sprawach, o wielu decyzjach zakupowych. Warto na nią zwracać nie tylko w kontekście mediów. I może krótkie podsumowanie. To jest badanie, które oczywiście jest badaniem deklaratywnym. Jeżeli mówimy na przykład o delivery, to nie mówimy o wzroście przychodów czy o liczbie zamówień. Natomiast to badanie jest o tyle istotne, że ono pokazuje pewną temperaturę uczuć, pewne emocje związane z poszczególnymi kategoriami, z poszczególnymi innowacjami.
Jeżeli miałbym wyciągnąć jakąś rzecz jedną, która jest najważniejsza z tego całego badania, to bym powiedział, że ta digitalizacja to jest rzecz, która jest na pewno bardzo, bardzo wyraźna. Dała bardzo wysokie wyniki w grupie zarówno ogólnopolskiej, jak i w tej grupie 55+. Natomiast inne sprawy. Produkty lokalne i marki dostępne pod względem cenowym zwyciężając tą pandemię. Myślę, że producenci, marketerzy już o tym wiedzą. Ta lokalność jest oczywiście związana z jakimiś uczuciami patriotycznymi, ze świeżością, ale także sądzę, że kwestie psychologiczne po prostu związane z lockdownem, z poczuciem bezpieczeństwa, z koniecznością zapewnienia sobie tego poczucia bezpieczeństwa, także mają wpływ na te wybory marek lokalnych. Bariery związane z widzą w sklepie lub restauracji są wciąż spore. My nie pytaliśmy, jak często odwiedzają nasi respondenci restauracje czy sklep, ale okazuje się, że bardzo dużo z nich nie da się przekonać, albo jest bardzo trudno przekonać do wyjścia z domu częściej niż to robią do tej pory. I jedynie cena, co jest oczywiście bardzo prostym rozwiązaniem, może skłonić ich do częstszego pobytu w centrum handlowym, w sklepie czy w restauracji. No i kwestia e-commerce. Tak jak powiedziała Michalina, dosyć rozczarowujące to jest dla nas, że te innowacje, które wydawało się, że po lockdownie już tutaj czekają na nas za rogiem, no są jednak dosyć odległe. To znaczy nasi respondenci zareagowali dosyć chłodno na pomysły typu abonament czy lodówka zamawiająca jedzenie. Ja myślę, że to można też jakoś przełamać. To znaczy, że odpowiednia kampania marketingowa, odpowiednia edukacja konsumentów może czynić cuda, także nie tylko ta cena może czynić cuda, ale to pole do innowacji cały czas jest, tylko wymaga bardzo mocnej pracy. Jeżeli chodzi o delivery, to także nieco inne wyniki niż intuicyjnie by nam się wydawało przed rozpoczęciem tego badania. Jak mówię, być może firmy delivery rosną, ale temperatura uczuć konsumentów wobec delivery, także w tych największych miastach, nie jest jakaś tutaj oszałamiająca. No i kwestia ekologii. Bardzo ważna w tej chwili dla marek, bardzo ważna dla biznesu. Wygląda na to, że proste rozwiązania związane z opakowaniem tutaj robią najlepszą robotę. Być może, że kwestie także kampanii samych producentów napojów czy innych producentów FMCG, które zwracają uwagę właśnie na kwestie opakowań, ma znaczenie takie, że ta kwestia opakowań staje się najbardziej istotna przy wyborze produktu, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne. No i to, co już mówiłem, wydaje się najbardziej tutaj istotnym trendem, najbardziej istotnym z punktu widzenia siły tego trendu, to jest digitalizacja. Digitalizacja wszystkich grup wiekowych, wszystkich grup demograficznych, no i chyba najbardziej tutaj jakaś taka widoczna digitalizacja tych konsumentów starszych. Ale jeżeli chodzi o telewizję, to jak mówiliśmy wcześniej, ani nie przybywa jakoś bardzo cord-cutterów, ani nie zmniejsza się deklarowany czas oglądania telewizji. Z badań innych wiemy, że tak rzeczywiście jest, że ta telewizja jest cały czas stabilna. Dziękujemy bardzo panelowi Ariadna za realizację tego badania. Myślę, że tutaj jest bardzo ciekawych wniosków, z którymi będziemy się także dzielić w naszym raporcie, który będziemy wydawać po konferencji. Jest dużo materiału dla wszystkich naszych branż, czyli zarówno dla branży retailowej, e-commerce'owej, branży horeca, no i dla branży mediowo-marketingowej. To są badania, które, jak powiedziałem, były realizowane już po lockdownie, całkiem niedawno, bo w połowie września. Także myślę, że one są absolutnie, nazwijmy to, relewantne dla tego stanu, jaki mamy w tej chwili.
A ja, Tomku, tu jeszcze pozwolę sobie tak właśnie międzybranżowo cię podpytać, czy jak patrzysz na tą digitalizację, która u ciebie jest faktem i rzeczywiście jest coraz mocniejsza, to nie masz wrażenia, że właśnie ten konsument coraz bardziej zdigitalizowany będzie też coraz chętniej sięgał jednak po te rozwiązania e-commerce? Tak, właśnie. Również w spożywce, że nauczy się być może kupować telewizję w subskrypcji albo cokolwiek innego i przeniesie to na tą branżę spożywczą, kosmetyczną, retailową. No tak myślę. Tak myślę, że najpierw musi być ten kontakt z medium, a później kolejny krok to jest transakcja, to jest przekonanie się do jakichś usług tam. I to dotyczy także tych seniorów. Przepraszam, że tak się czepiam tych seniorów, ale to jest taka liczba, która najbardziej tutaj wyszła. Najpierw muszą mieć pewnie konto na Facebooku, nauczyć się w ogóle korzystać z internetu, a później pewnie jest kolejny krok, żeby czy zakupić subskrypcję Netflixa, czy też zakupić coś przez internet. Także myślę, że ta digitalizacja absolutnie jest takim pierwszym krokiem, który może być ścieżką do szybkiego jeszcze wzrostu e-commerce'u, także branży FMCG. Patrząc zresztą na to, jak duże jest przesunięcie budżetów marketingowych firm FMCG do internetu, jak to było widoczne podczas lockdownu, to ja myślę, że to są działania, które nie pozostaną niezauważone przez te grupy docelowe, tylko że właśnie potrzeba trochę czasu. To nie jest tak, że to zadziała od razu, to jednak potrzeba się przekonać, że to zadziała. A szczególnie tak już innowacyjne rozwiązanie jak lodówka z Androidem na przykład, która zamawia jedzenie. Ja tu chciałam przeprosić wszystkich seniorów i powiedzieć, że osoby w wieku 55+, to absolutnie nie są seniorzy, proszę państwa, tylko to są tacy nowi, aktywni 40-latkowie. Nie patrz na mnie, ja nie jestem 55+. I bardzo. I są coraz większą i coraz ciekawszą grupą konsumentów i to jest też coś, o czym u mnie w branży coraz częściej słychać, że i produkty, w sensie opakowania, powinny być przystosowane właśnie dla osób wcześniej urodzonych, i różne rozwiązania, że warto o nich myśleć, bo to oni mają coraz większą siłę nabywczą i wraz ze starzejącym się społeczeństwem, to właśnie dla tego typu konsumentów warto projektować spersonalizowane rozwiązania i pewnie o tym też będziemy w niejednym panelu i w niejednej prelekcji z państwem dyskutować. Tak, aczkolwiek jest też wiele wątków o bardzo młodych konsumentach. Mamy na przykład prelekcje dotyczące TikToka, mamy prelekcje dotyczące gamingu. Także myślę, że równowaga między tym najmłodszym pokoleniem konsumentów, a tym starszym jest zachowana w naszym programie. Szanowni Państwo, to jest Next Day Summit. Będziemy powoli zaczynać nasze spotkania z gośćmi, z ekspertami. Przygotowaliśmy dla Państwa naprawdę bardzo ciekawe dyskusje, zarówno te najbliższe, jak i popołudniowe. Zachęcamy do udziału, a już za chwilę pierwsza taka dyskusja na temat nowej roli miast, ulic i centrów handlowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak zmieniające się potrzeby użytkowników, o których między innymi dzisiaj rozmawialiśmy tutaj przed chwilą na podstawie tego badania, wpłynęły na podejście do handlu. Już za chwilę zapraszam serdecznie. Bądźcie Państwo z nami. To jest Next Day Summit, konferencja Consumer of the Future. Ja nazywam się Agata Godlewska, jestem redaktor naczelną magazynu Food Service. Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej pierwszej dyskusji na temat nowej roli miast, ulic i centrów handlowych. Porozmawiamy, jak zmieniające się potrzeby użytkowników wpłyną na podejście do handlu. Dyskusję poprowadzi Przemysław Chimczak z firmy ThinkCo, a jego gośćmi będą pani Marta Cegielnik z firmy Colliers International. Zapraszam serdecznie. Marcin Materny, członek zarządu Echo Investment oraz pan Marcin Klamer, Director of Development w Unibail Rodamco Westfield. Zapraszam serdecznie do naszej pierwszej dyskusji. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Więc w kontekście naszego panelu nowa rola miast, ulic i centrów handlowych. Trochę krótkie wprowadzenie odnośnie tego, co się dzieje, co widzimy i co się może dziać, ponieważ tak naprawdę o tym będzie głównie nasza dyskusja. Chwilę krok w tył. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile może zmienić się w 10 lat? Nieco ponad dekadę
pierwsze przykłady ekonomii współdzielenia, pierwszy model Collaborative Economy Honeycomb. Tutaj model prezentowany Państwu to już wersja numer 4, która prezentuje kolejne firmy, które rozwinęły się w ramach tej nowo powstającej gałęzi gospodarki. Zmiana modelu pracy. Coworkingi jeszcze 10 lat temu były ciekawostką, która tak naprawdę zmieniała powoli nasz rynek. Dzisiaj stały się normą, wpłynęły bardzo mocno na to, jak pracujemy, w jaki sposób tworzymy standardowe biura. Warszawa już kilka lat temu była na 4. miejscu pod kątem ilości powierzchni coworkingowych i ten trend dalej jest w ciągłym wzroście. Modele subskrypcyjne. Ten wykres pokazuje porównanie wzrostu wartości firm związanych z modelami subskrypcyjnymi w stosunku do Standard Poor 500. To jest ta cienka, niebieska linia na dole. Czyli firmy takie jak Netflix, Spotify, które umożliwiają nam dostęp do pewnych usług za subskrypcją właśnie i gigantyczny wzrost zainteresowania i wartości tego typu inicjatyw. Ludzie zaczynają żyć inaczej, co widzimy bardzo, bardzo wyraźnie w kontekście zmiany wartości, zmiany potrzeb, potrzeb generacyjnych, tego w jaki sposób żyjemy i funkcjonujemy. Mieszkamy inaczej, pojawiają się koncepty typu co-living, mikromieszkania, domy senioralne, assisted living. Pracujemy inaczej. Z jednej strony używamy powierzchni elastycznych, z drugiej strony w ostatnich miesiącach bardzo mocno przerzuciliśmy się na home office i na pracę zdalną. Mamy zjawisko cyfrowych nomadów, więc różne warunki, które się ciągle przenikają. I kupujemy inaczej. Czyli z jednej strony sam e-commerce, z drugiej strony lokalność, wychodzenie do świata rzeczywistego, mieszanie się pewnych rzeczywistości pomiędzy sobą. Więc jeśli zastanowimy się tak naprawdę, co może się zmienić w dekadę, to polecam wszystkim ten slajd. To jest rok 2007, okładka Forbesa z podpisem Nokia 1 billion customers, can anyone catch the cell phone king? I w tym samym roku Steve Jobs prezentujący pierwszego iPhone'a. Proszę Państwa, to jest 13 lat temu. Dzisiaj cała nasza ekonomia, gospodarka opiera się o tym, że w telefonie mamy wszystko, co pomaga nam kupować, nawigować, przemieszczać się, funkcjonować na co dzień. Wtedy to było jeszcze nie do pomyślenia. Więc jeśli pomyślimy o tym, co się może zmienić w dekadę, to może się zmienić naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Zmieni się na pewno model społeczny. To jest wykres porównujący osoby w wieku 25-34 lata i 70 lat i więcej w Polsce. Już dzisiaj notujemy bardzo, bardzo drastyczny spadek liczby osób w wieku najmłodszym, tutaj produkcyjnym i szybki wzrost osób w wieku 70 lat i więcej. W 2030 roku te dwie grupy niemal się spotkają. Więc będziemy mieli coraz ważniejsze sprawdzanie potrzeb użytkowników i mieszkańców. Z jednej strony będziemy się patrzyli na młodych, których będzie coraz mniej i trzeba będzie kierować do nich ofertę, która będzie odpowiednia. Z drugiej strony będziemy zwracali coraz większą uwagę na osoby starsze, których będzie dużo, dużo więcej. My w przeciągu następnych 15 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw Europy. Idąc dalej, różnice generacyjne. Bardzo długo omawiana generacja Y, potrzeby milenialsów, to w jaki sposób funkcjonują, czego potrzebują. Dzisiaj już mówimy o pokoleniu Z, z drugiej strony o tym, jakie zderzenia do jakich zderzeń dochodzi pomiędzy różnymi pokoleniami, czy to w pracy, czy to w handlu. Wszyscy mają różne potrzeby, różne oczekiwania. Zrozumienie tych potrzeb i nastawienie się na to, czego wszyscy będą oczekiwali, będzie kolejnym wielkim wyzwaniem. Mamy w tym kontekście trend life over work, z drugiej strony przejście różnych modeli pomiędzy sobą. Analiza ich wszystkich będzie gigantycznym wyzwaniem w kontekście również retailu. Kolejny bardzo ważny trend, czyli samotność. To jest wykres pokazujący jednoosobowe gospodarstwa domowe i predykcje na następne lata. Będziemy ekstremalnie samotnym społeczeństwem. Będzie dużo więcej singli, z jednej strony z wyboru, z drugiej strony z konieczności. Będzie coraz więcej osób starszych, żyjących dłużej i żyjących samotnie. Więc nastawienie się na tworzenie społeczności, na umożliwianie ludziom różnego rodzaju interakcji, czy to zarówno w miejscu zamieszkiwania, miejscu pracy, odpoczynku, będzie kolejnym wielkim trendem, który sprawi, że ci, którzy umożliwią to, żeby spotkać się z innymi, nawiązać pewne relacje, będą mogli bardzo, bardzo dużo zyskać. Kolejny trend, tym razem urbanistyczny, związany z demografią, czyli kurczenie się miast. Według statystyk GUS w 2030, czyli w 2050 roku większość miast Polski zaliczy spadek liczby ludności.
Więc nawet jeśli założymy, że część z tych osób odpłynie na przedmieścia, przemieści się do innych niedalekich miejscowości, to w dalszym ciągu będzie coraz większa dyskusja na temat tego, w jaki sposób miasta zaczną ze sobą konkurować, w jaki sposób będą konkurowały o mieszkańców, jakie dzielnice czy jaka okolica będzie miała znaczenie, gdzie mieszkać, gdzie tworzyć konkretne punkty, w jaki sposób przyciągnąć ludzi, których może być mniej. To jest już coś, co dzisiaj chociażby jest widoczne w Łodzi, ale również kolejne miasta mogą mieć z tym znaczący problem. A co czeka handel? Tradycyjne marki dostrzegają e-commerce i jest to widoczne szczególnie w kontekście ostatnich miesięcy i pandemii tego, że coraz więcej firm przerzuca się na e-commerce, albo jeśli nawet nie przerzuca się, to decyduje się, żeby rozwinąć tą część działalności, której dotychczas tak naprawdę nawet nie analizowali. Bardzo głośnym echem odbiło się to, że Costco w Stanach Zjednoczonych również zdecydował się na to, żeby uruchomić sprzedaż online. Z drugiej strony Digital Natives otwierają stacjonarne sklepy. Firmy, które nigdy nie miały swoich sklepów, które nigdy nie posiadały swojej stacjonarnej siedziby, miejsca, gdzie można zobaczyć te produkty, dotknąć ich, dzisiaj coraz częściej stawiają na miejsca, gdzie można przyjść, doświadczyć. Te miejsca zaczynają tworzyć pewną kulturę firmy, pokazywać wartości. Są w stanie łatwiej przekazać użytkownikom to, na czym firmie zależy, czyli właśnie opieranie się na różnego rodzaju wartościach, które budują wartość całych marek. Wszystko zaczyna się zacierać. Z jednej strony mamy sklepy stacjonarne, które funkcjonują łącznie z technologią, która pozwala się nawigować, wybierać pewne produkty, często personalizować te produkty. Z drugiej strony mamy firmy internetowe, które wychodzą właśnie do świata realnego, próbując skrócić łańcuchy dostaw, zwiększyć wartość inwestycji, ale z drugiej strony też jakość zakupową. Powstają showroomy, które umożliwiają pokazanie różnego rodzaju produktów, punkty odbiory, które skracają czas dostawy, gdzie możemy wtedy przyjść, doświadczyć i odebrać pewne produkty szybciej. Cały nurt sklepów pop-upów, które sprawiają, że można łatwiej zakomunikować pewne wartości marki, miejsca, które mogą wypączkować wręcz w różnych punktach miasta, pokazując to, co firma chce dokładnie przekazać. Bardzo ciekawy scenariusz, ale też w sposób, który jest najlepszy dla danej marki. Cały trend rewitalizacji i tego, że coraz częściej i coraz chętniej rewitalizujemy obiekty. Tutaj przykład chociażby Monopolis, który chyba tydzień temu dostał nagrodę MIPIM na jednej z najważniejszych targów nieruchomościowych. Z drugiej strony rewitalizacja chociażby czegoś takiego jak Hala Koszyki. Praktycznie każde polskie miasto ma przykłady dobrych, udanych rewitalizacji. I często idziemy krok dalej, czyli zastanawiamy się, jeśli nie tylko rewitalizować, tworząc punkty wielousługowe, to może tworzyć się od zera, czyli tworzyć projekty, które od zera będą w stanie wykreować nową jakość, nową wartość, łącząc handel z pracą, z mieszkaniem, z gastronomią i innymi funkcjami. I o tym chciałbym porozmawiać z Państwem, z moimi gośćmi w trakcie tego panelu. Jeszcze raz witam serdecznie pani Marta Cegielnik, Colliers International, Marcin Materny, Echo Investment, Marcin Klamer, Unibel, Lorodamco Westfield i Przemysław Chimczak, który poprowadzi tę dyskusję. To może pozwolę sobie zacząć od Marty. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na wizję o tym, że tak naprawdę sporo rzeczy nam się zmieniło. Jeszcze styczeń, luty, marzec mieliśmy pewne wizje odnośnie tego, w jakim kierunku będzie podążał handel. Było to dosyć jasno nakreślone. Wszyscy wiedzieli, gdzie idziemy. Nagle wszyscy wcisnęli hamulec. Potem 2-3 miesiące zastanawiałem się w ogóle, co się dzieje i takiego kompletnego wstrzymania. Pierwsze analizy, zastanawianie się, co robić dalej, w jakim kierunku iść. No i mamy dzisiaj moment, kiedy jest już prawie październik. Już coś wiemy, jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. Więc gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy dzisiaj i czy możemy cokolwiek powiedzieć o tym, co przed nami? Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, czym jest miasto. Bo w przypadku dużych miast ich rola i zarówno ulic handlowych, jak i przestrzeni handlowych będzie inna niż w przypadku małych miast. Generalnie już od kilku lat obserwujemy czynniki i cechy miastotwórcze projektów handlowych, centrów handlowych, bądź też centrów typu mixed use. Dostrzegamy także ofertę handlową, która ma niezmierne znaczenie, olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi w ogóle o kreowanie przestrzeni biurowych, mieszkaniowych.
Widzimy generalnie już przed COVID-em, bo może to powinnam też powiedzieć, to się działo przed COVID-em i dodatkowo było widać rozwój dzielnic miast pobocznych. Tak to wyglądało kiedyś, natomiast wówczas to wszystko było kierowaliśmy się tak zwanym socializingiem. Czyli wszystko, co miało na uwadze zachowania odbiorców, interakcje ludzkie. Natomiast COVID to wszystko zdecydowanie zmienił, zamykając tak na dobrą sprawę, tak jak powiedziałeś, z dnia na dzień tak naprawdę gospodarkę, jeżeli chodzi o handel między innymi. I tutaj mówimy o tak zwanym social distancingu, co ma olbrzymi wpływ na to, jak zachowujemy się my jako konsumenci. Trudno jest dzisiaj przewidzieć, w którym kierunku to dalej pójdzie. Zdecydowanie jest na to za wcześnie. Natomiast możemy dywagować zdecydowanie, tworzyć scenariusze. I oczywiście jednym ze scenariuszy może być sytuacja, w której generalnie wynajdujemy szczepionkę w przeciągu roku, wszystko wraca do normy. Natomiast mimo wszystko nadal trwa gdzieś tyle. Transformacja centrów handlowych i handlu. Mówię tutaj o transformacji, o digitalizacji, o gastronomii. Natomiast drugi scenariusz może zakładać to, że przez najbliższe 5 lat pozostajemy w tym nastroju, który mamy dzisiaj z ograniczeniami. To też będzie miało olbrzymie znaczenie pod kątem tworzenia tkanki miejskiej. To wpływa na sposoby zachowania, na to, jak pracujemy, nie pracujemy albo pracujemy zdalnie, bądź też w systemie zmianowym. Studentów nie ma w mieście, bo są studia online. Przecież jest wiele uniwersytetów, które obecnie prowadzą zajęcia online jeszcze do końca tego roku. I to będzie miało olbrzymi wpływ na to, w jakim kierunku de facto ten handel rzeczywiście będzie się kierował. I zdecydowanie będzie powielenie tego, co było jeszcze przed COVID-em, czyli rozwój tkanki wokół osiedli miejskich, osiedli mieszkaniowych i mniejsze dzielnice będą się zdecydowanie rozwijać. To ja się tutaj dopytam trochę właśnie ciebie, Marcinie. Jeżeli można, to ja od razu ad vocem do Marty. W nawiązaniu do tego, co powiedziałaś i w nawiązaniu do twojej prezentacji, bo te trendy, które zaprezentowałeś, miejsce spotkań, kontaktów międzyludzkich, animowanie lokalnych społeczności, co jest jakby po pierwsze dążeniem dużej części społeczeństwa, po drugie będziemy samotni w przyszłości. Mimo że COVID jakby zweryfikował czy nałożył jakąś kalkę na to, jak funkcjonujemy, to ja nie sądzę, żeby nasze oczekiwania czy nasze tęsknoty nagle uległy diametralnej weryfikacji. Oczywiście będziemy pewnie zachowywali bezpieczeństwo, social distancing i te wszystkie jakby zasady, które pomogą się ludziom nie zarażać, ale jak spojrzymy, co się działo w społeczeństwach, nie wiem, polskim, włoskim, angielskim, kiedy był zniesiony lockdown, no nie wyobrażam sobie, żeby te potrzeby współuczestniczenia w społeczeństwie były nagle uśpione. No tego nie wyeliminujemy, no bo wszyscy jednak jesteśmy zwierzętami stadnymi, lubimy być wśród innych ludzi, lubimy się spotykać, to są wszystkie badania miejskie, chociażby Jana Gela, które pokazują to, że ludzie lubią oglądać innych ludzi i szukają miejsca w kawiarni, które sprawia, że widzimy wszystkich dookoła, nie siadamy do innych tyłem, bo to jest dla nas najlepsze. No ale rzeczywiście nagle mamy tą nakładkę, więc... Tak, ja bym dodała tylko jedno, że to absolutnie nie wyklucza tego, co ty powiedziałeś, dlatego że my nadal będziemy się socjalizować, nadal będziemy spotykać się z ludźmi, ale z uwagi na ograniczenia w komunikacji, tak, w transporcie załóżmy, albo niechęć do tego, będziemy się skupiać bardzo często w okolicach, gdzie mieszkamy.
I to jak najbardziej potwierdza, widzimy też wśród najemców, zainteresowanie takimi powierzchniami w osiedlach mieszkaniowych. Widzimy też, że ich jakby kondycja wraca dużo szybciej, jeżeli chodzi o lokalizację właśnie w tych dystryktach. Tych centrów handlowych. Ale z drugiej strony mówisz, że będziemy tam, gdzie mieszkamy, a z kolei Marcin zajmuje się tym, żeby tworzyć wielkie centra handlowe, które mają ściągnąć na pół miasta i sprawić, że ludzie przyjdą i skorzystają. Nie, bez przesady. To jak to będzie? To może ja teraz zabiorę głos. Ja jestem optymistą generalnie. Myślę, że wróci to wszystko do normy. Oczywiście pewnie takim momentem, który jest krytycznym, jest wynalezienie szczepionki czy lekarstwa na COVID, ale myślę, że nasze przewidywania dotyczące przyszłości z marca i to, gdzie jesteśmy dzisiaj, pokazały, że nasze założenia były dużo bardziej pesymistyczne niż pokazało to życie, bo myśmy liczyli na odbudowę footfallu w maju, w czerwcu, w lipcu na poziomie 50-60%. Jesteśmy tymczasem, myślę, jako rynek galerii handlowej gdzieś na poziomie 85-90% odwiedzalności. Faktycznie zyskały te małe projekty blisko ludzi, czy ten element lokalności tutaj odgrywa rolę. I też ponieważ media stale krzyczą na temat zachorowań, no to unikamy przestrzeni zatłoczonych i wybieramy te koncepty retail parkowe, retail convenience, coś, co powoduje szybkie zakupy i te części wspólne są mniejsze. Ale to, że tak szybko wróciliśmy, no chyba żeśmy się zatrzymali, wydaje mi się, że jesteśmy zatrzymani na poziomie tych 90%, to świadczy o tym, że jest ogromna potrzeba ludzi do tego, żeby być razem. W związku z tym, jak tylko ta sytuacja minie, myślę, znowu wielkie centra handlowe, te, które tworzą przestrzeń publiczną, które oferują gastronomię, rozrywkę, oferują miejsce na spotkanie się, na wymianę doświadczeń, tam, gdzie się czujemy dobrze, one będą się, myślę, mocno rozwijać. I z drugiej strony skali, wydaje mi się, te obiekty, które są z kolei bardzo małymi, blisko ludzi, czy retail parkami, one będą też zyskiwać. Ja uważam, że będzie nas czekała dalsza polaryzacja, co zresztą jest trendem jeszcze przed COVID-u, gdzie albo obiekty bardzo małe, blisko ludzi, gdzie są szybkie, zdecydowane zakupy, albo miejsca, które nie są miejscami zakupów, tylko są miejscami socjalizacji, prawda? Jeżeli jedno słowo do tego, co powiedział Marcin. Z jednej strony się odwiedzalność jakby odbudowała na tym poziomie, na którym mówisz, a z drugiej strony konwersja zakupowa jest wyższa niż była przed COVID-em. To znaczy każdy odwiedzający jakby wydaje więcej niż to było przed pandemią. Ponieważ przychodzi, bo już wie, co chce kupić, czy jak już tam dojdzie, to stwierdza, warto było. Przychodzą w konkretnych, klient przychodzi, ponieważ jest stale obawa zarażenia. To jeżeli klient się zdecyduje na wyjście do centrum handlowego, to decyduje się po to, żeby faktycznie coś kupić. Bo faktycznie okazało się, że ten kupon jest większy, obroty nam wzrosły, mamy nawet rok do roku wyższe obroty, 110-115%. Niektóre projekty mają rok do roku, będąc w COVID-zie. Natomiast wydatek jest zdecydowanie większy. Zdecydowanie większy wydatek powoduje wzrost obrotów. Przy mniejszym footfallu jesteśmy w stanie wygenerować podobne, nawet trochę lepsze obroty niż historycznie. To czy w tym kontekście dalej będziemy stawiali na to, że tak naprawdę powinniśmy tworzyć te wielkie założenia, czy to całe centra handlowe, czy jakieś obiekty, które są rozrzucone często, albo mówimy o rewitalizacji, albo o własnych inicjatywach, które sprawiają, że tworzymy różne obiekty tak naprawdę rozłożone wokół zieleni, jakichś terenów, gdzie możemy właśnie wypić kawę, posiedzieć chwilę, odpocząć. Czy inaczej będziemy stawiali na to, żeby te obiekty były mniejsze, że częściej się będą pojawiały jakieś punkty, nie wiem, w miejscach bardzo często uczęszczanych, na jakichś ulicach handlowych, czy będziemy jeszcze próbowali to rozrzucać, czy raczej kondensować, ale tworzyć w mądrzejszy sposób? Jedno i drugie, to znaczy będziemy tworzyć projekty, i to widać świetnie po sukcesie Biedronki, Lidla czy Żabki, czyli będziemy tworzyć zakupy blisko ludzi, codzienne zakupy, łatwe, szybkie zakupy, i będziemy tworzyć, myślę, wielkie projekty, które będą dawały nie tylko zakupy, zdecydowanie więcej niż tylko zakupy, czy rozrywka, gastronomia, to będą takie projekty, które będą uzupełniały o miejsca do pracy, do życia, będą tworzyć te prawdziwe mixusy. To jest oczywiście bardzo skomplikowane. Robienie tego jest bardzo trudne, wymaga sporych kompromisów. Handel nie lubi kompromisów, więc to jest trudne w projektowaniu, ale to myślę, że to będzie dalej powstać, czyli potrzeba robienia miejsc, gdzie będą się mogli socjalizować.
ta potrzeba pozostanie i te projekty wrócą. Ja myślę, że my mówimy teraz o budowaniu, o zagospodarowaniu kwartałów. Nie mówimy o budowie centrum handlowego, tylko mówimy o kwartale, o uzupełnianiu tkanki miejskiej. To już nie są projekty, nie wiem, drugiej, trzeciej generacji, gdzie centrum handlowe było skoncentrowane na sobie, wewnętrzne, wewnątrz, bez otwarcia na ulice otaczające. Także mówimy bardziej o rewitalizacji, o uzupełnianiu tkanki miejskiej projektami wielofunkcyjnymi. Myśmy w zeszłym roku przeprowadzili takie ciekawe badanie na próbce 15 tysięcy naszych klientów i jednym z trendów, który był przez większość respondentów podkreślony, to chęć posiadania uzupełniających funkcji w przestrzeni zakupowej, czyli hotel, mieszkanie bądź biuro. Także to pewnie to jest tak opisowo powiedziane, ale to są te projekty wielofunkcyjne. To jest to, o czym rozmawialiśmy tuż przed rozpoczęciem naszego panelu, że generalnie projekty typu mixed use, bo o tym właśnie między innymi rozmawiamy, są częścią jakiegoś kontekstu. One były kiedyś w przeszłości czymś, to też to powiedziałam. Na przykład browary warszawskie, czy też fabryka Norbina, które są dzisiaj powstają w Warszawie, w części biurowej, więc są odpowiedzią na potrzeby odbiorców najbliższych. To, co ty powiedziałeś, Marcin, czyli potrzeby pracowników biurowych, turystów, tak, mieszkańców okolicznych. Niewątpliwym atrybutem przestrzeni mixed use'owych są zewnętrzne przestrzenie. I im, można powiedzieć nawet, że nie ma tutaj dobrych proporcji między powierzchnią, przestrzenią zewnętrzną a wewnętrzną, ale niewątpliwie jest tak, że im więcej gastronomii jest w takim projekcie, tym więcej przestrzeni zewnętrznych powinno się w nim znaleźć. Do tej pory mówiliśmy, że pogoda generalnie w Polsce nie sprzyja. Natomiast jak sobie spojrzymy wstecz, to w ubiegłym roku nie było zimy w mieście i to widać też w handlu. Jest dużo technologii, które to supportują. W związku z tym no, zdecydowanie jedno drugiego nie wyklucza, zgadzam się. Natomiast to wszystko będzie odpowiadało na potrzeby konsumentów. Dla mnie świetnym przykładem jest tutaj to, co można zobaczyć chociażby w Kopenhadze. Jak się pojedzie do Kopenhagi, czy to w listopadzie, czy w lutym, to wszystkie kawiarnie tak naprawdę mają ogródki wystawione na zewnątrz. Po prostu przy każdym jest podgrzewacz, ludzie siedzą zawinięci w koc. Dokładnie. Ale siedzą, bo to jest przyjemne, żeby mimo wszystko wyjść z tego pomieszczenia, więc... Zwłaszcza teraz, po tych ograniczeniach, ludzie czekają na to, żeby rzeczywiście posiedzieć na zewnątrz. Powiedzcie mi, czy to wynika z tego, że my wcześniej tych potrzeb nie mieliśmy i uznawaliśmy, że nam wystarcza, nie wiem, jakieś wielkie centrum albo hipermarket, bo lubimy po prostu wejść do miejsca, gdzie mamy 500 makaronów do wyboru i tam się czujemy dobrze i bezpiecznie, nie potrzebujemy tych kawiarni, nie potrzebujemy tych miejsc odpoczynku. Czy z drugiej strony zawsze tego potrzebowaliśmy, ale wcześniej tego nie trzeba było robić, a dzisiaj klient jest bardziej wymagający i mówi, tam nie pójdę, a tutaj jest fajnie, to mogę to wybrać. To wszystko zależy. Tak na dobrą sprawę nasze nawyki się nie zmieniły. My nadal chcemy iść do sklepu, w którym zrobimy w jednym miejscu wszystkie nasze zakupy i wybieramy celowo takie miejsca, w zależności, czy to są sklepy spożywcze, czy też sklepy modowe, tak, czy jakiekolwiek inne, w zależności od potrzeby danej, ale jednocześnie chcemy doświadczać. Chcemy wychodzić do ludzi. To jest, jakby się zgadzam z przedmówcami. Ja myślę, że to jest tak, że każde narzędzie, każda funkcja przestrzeni wywołuje pewne działanie. I jeżeli, czy mebel wywołuje pewne zachowanie. I tak jak Marta mówi, no pewne jakby nawyki, czy chęci, przyzwyczajenia istnieją. I jeżeli się pojawi narzędzie, pojawi się przestrzeń, którą można będzie zagospodarować w postaci kawiarni, w postaci bulwarów nadwiślańskich, ogródków, to będzie wykorzystane. Jeżeli się coś nie sprawdzi, no to pewnie będzie ulegało to modyfikacji, ale... Chociażby w waszym kontekście, z tego co kojarzę, ostatnie, jeszcze chwila przed COVID-em, Arkadia, rozbudowa tych wszystkich części gastronomicznej na część zieloną, tam doszły jakieś z tego co kojarzę, placyki zabaw, dodatkowo jeszcze food court rozbudowany, czyli więcej miejsc, żeby się spotkać, porozmawiać. Czy dalej to będzie szło w tym kierunku, że w galeriach planujecie dokładać kolejne funkcje, które sprawią, że to będzie handel i rozrywka, i gastronomia, i odpoczynek, i coś jeszcze? Czy to będzie jednak zawsze handel jako dominująca funkcja plus dodatki? Zdecydowanie. My jakby mamy takie, naszym motto jest budowanie miejsc.
budowanie miejsc spotkań. I te wszystkie funkcje, które powodują, że to miejsce będzie atrakcyjne, będą tam znajdowały swoje miejsce. Budujemy kwartały czy nasze centra wielofunkcyjne na węzłach komunikacyjnych. Tam, gdzie te centra handlowe już istnieją, idziemy jakby za głosem potrzeb naszych odwiedzających, naszych klientów. I przed marcem bardzo silnym elementem był właśnie ten element gastronomii. Stąd rozbudowa Arkadii i powiększanie tych przestrzeni w innych centrach. I myślę, że to jest taki ogólny trend. Nie wiem, Marcin, jakie ty masz doświadczenie, ale... No ja, tak jak mówię, jestem optymistą. Myślę, że po prostu wrócimy do normalności i to miejsce spotkań, ono się odbywa... Gastronomia i rozrywka temu świetnie sprzyja. Prawda jest taka, że to są mniej efektywne przestrzenie, mniej zyskowne przestrzenie. Ta część handlowa to jest core naszego biznesu, ona finansuje w dużej mierze rozrywkę, na przykład kina i inne obiekty. Jesteśmy oczywiście w bardzo trudnej sytuacji, bo mówimy o wzroście obrotów, ale jak przyjrzymy się sektorom, pewnie Marcin potwierdzi, sektor, który najmniej odbudował obrót, to jest właśnie rozrywka. I w konsekwencji gastronomia, która istnieje z rozrywką. Kina dalej Hollywood nie wypuszcza swoich gotowych filmów wielokasowych, dlatego że Ameryka Północna jest zamknięta dalej w dużej mierze dla kin. Oni nie mogą rozpocząć sprzedaży swoich filmów w Europie, bo Europa dla nich jest małym rynkiem. Stany Zjednoczone to jest podstawa. Więc dalej czekamy na tę produkcję. Jak ta produkcja przyjdzie, myślę, że przyjdzie frekwencja do kin, i pomimo tych wszystkich obostrzeń, kina będą dalej się wypełniały klientami. Przecież nigdy nie było tak, żeby kina były w 100% zajęte, czyli nawet te obostrzenia od wydzielonych miejsc i rzędów nie stanowią takiego wielkiego problemu dla kina. Dzisiaj nie ma repertuaru, nie ma klientów w kinach, nie ma klientów w części rozrywkowej, nie ma klientów w gastronomii. To jest dla nas problem, tak? Musimy ten okres przetrwać, ale myślę, że z czasem chciałbym Ciebie jeszcze jedną rzecz dopytać, ponieważ też jak rozmawialiśmy wcześniej, opowiadałeś troszkę o tym, że tak naprawdę trochę przebywając swoją drogę w kontekście retailu jako Echo, stawialiście jeszcze 10 lat temu na kompletnie inne obiekty niż dzisiaj, więc one to były takie pojedyncze rzeczy, potem większe galerie, teraz z kolei jest tak naprawdę, mówicie tylko i wyłącznie mixed use, destination place i tworzymy bardziej miejsca, które są połączone z różnych elementów. Skąd ten kierunek zwrotu? Czy to jest, ma być bardziej tworzenie miasta, czy po prostu nie da się już stworzyć dzisiaj galerii? Która no przede wszystkim, jak mówiliśmy o tych zmianach zwyczajów zakupowych i chęci wychodzenia na zewnątrz, żeby zjeść. Nie zapominajmy, że my jako społeczeństwo, żeśmy się strasznie zbogacili. Jeszcze 20 lat temu nas po prostu nie było stać na wiele, wiele rzeczy. I Echo tego jest też świetnym przykładem jako spółka czysto polska. Po prostu nie mieliśmy kapitału, więc jak dużych było stać na duże miasta, na wielkie projekty, nas było stać na małe projekty w małych miastach. I rozwijaliśmy się razem z rynkiem, jak rozwijało się Echo. Stawialiśmy obiekty w średnich miastach, potem w większych miastach, a finalnie otworzyliśmy ostatni swój projekt, przecież w Warszawie. I największy nasz projekt powstał właśnie w Warszawie. No, dorośliśmy do tego jako organizacja, mamy kapitał, mamy wiedzę. No i oczywiście podążaliśmy za potrzebami rynków, czyli pierwotnie wystarczyło nam, jak patrzylibyśmy na strukturę wydatków, to główny wydatek 20 lat temu to były spożywczo-chemiczne artykuły. Krótko mówiąc, sklepy supermarkety, hipermarkety. Stawialiśmy głównie hipermarkety, supermarkety. Galeria była bardzo mała, bo tych pieniędzy na pozostałą część społeczeństwa miało mniej. Z chwilą, kiedy zarabialiśmy więcej, więc w naszym koszyku część spożywczo-chemiczna stanowiła taki sam wydatek, ale proporcjonalnie była coraz mniejsza. Wydawaliśmy coraz więcej na odzież, potem na rozrywkę, w końcu na gastronomię. I za tym idzie naturalna potrzeba. My jako deweloper po prostu budujemy to, czego klient potrzebuje. To jest dokładnie szukanie różnych dróg, jakby rozwoju, to o czym ty powiedziałeś, przez właścicieli jednym z tych w różnych formatach mixed use'owych. Generalnie jakby to jest odpowiedź na potrzeby obecnie
konsumentów. Myślę, że to jakby spina całość. Musimy się zawsze, moim zdaniem zawsze musimy wrócić i zacząć od początku. Od początku, kim jesteśmy my jako człowiek i szukamy swoich potrzeb, które chcemy mieć zapewnione. Zdecydowanie jeszcze myślę, że warto dodać, że przykładowo w okresie COVID-u, w okresie lockdownu, niektóre sklepy na ulicy mogły funkcjonować, na przykład sklepy rowerowe. No bo to była decyzja biznesowa danych właścicieli, czy oni zdecydują się mieć to otwarte, czy jednak chcą mieć to zamknięte. I przykładowo, mając na uwadze projekty typu Mixed Use, które mogą mieć z założenia lokale, które mogą działać niezależnie, z wejściem z zewnątrz, to moim zdaniem z punktu widzenia, znaczy mam nadzieję, że najemcy dostrzegą i klienci także, ale głównie najemcy najpierw, potencjał dla siebie otwierania się w tego typu lokalizacjach. Ja może do tego wątku, Marto. Ja myślę, że centra handlowe, które mają swoje pasaże zamknięte, są w pełni kontrolowalną przestrzenią. I można zapewnić bardzo duży poziom bezpieczeństwa i higieny w takich centrach. Mamy zarządcę, możemy narzucić nakładanie masek, odkażanie rąk. I myślę, że to jakby cały czas wspominamy COVID i zasady bezpieczeństwa, zasady higieny. Natomiast w centrach handlowych naprawdę możemy tą higienę utrzymać na bardzo wysokim poziomie. Odniosę się też do tego, co Marcin powiedziałeś odnośnie kin i rozrywek, bo kina były najdłużej zamknięte, prawda? I właściwie nie było powodu, patrząc na inne instytucje publiczne czy instytucje, w których były duże zgromadzenia, nie było powodu trzymania tych kin tak długo zamkniętych. A tam przecież ten poziom higieny też może być utrzymany w sposób dokładny. Ale to zgodzę się z tobą. To jest, centra handlowe są kontrolowalne. W pełni kontrolowalne, ale dodam jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że jako element sieci, kanału dystrybucji, centra handlowe też spełniają istotną funkcję, również w trakcie COVID-u. Dlatego, że niektórzy najemcy nie mogli funkcjonować w swoich sklepach, ale na przykład stanowili, otwierali się jako punkty odbioru. To te, oczywiście ci, którzy mieli tego możliwości. Natomiast niewątpliwie z punktu widzenia jakby dystrybucji, czy też całości supply chain, centra handlowe pełnią bardzo ważną funkcję w dotarciu, jakby w dostarczeniu produktu przez najemcę i w dotarciu do produktu przez klienta. Przypomnijmy, jak to wyglądało w przypadku online, bo to trochę zahaczę, w trakcie COVID-u kurierzy się nie wyrabiali. Ale w tym kontekście to powinniśmy mieć właśnie rozrzucone te różne punkty po mieście, żeby nie jechać tylko do jednego centrum, tylko móc skorzystać z jakiejś siatki takiej, gdzie ja mogę wyjść dosłownie w kapciach, pójść do sklepiku, odebrać coś, no i to w tym przypadku było najwygodniejsze. Jeżeli jest taka możliwość. No właśnie. A w kontekście tego, co mówiliśmy też o tak naprawdę korzystaniu z tych ulic, z tego, w jaki sposób możemy wejść do sklepów, bo jeszcze pamiętam dyskusję sprzed 8-10 lat, cały świat aktywistyczny mówił o tym, że galerie zabijają nam życie w miastach, że sprawiają, że po prostu ci ludzie są zasysani, nie ma ich w centrum, ulice upadają, handlu nie ma. Czy to jest tak, że my nie lubimy kupować na ulicach w tym przypadku? Nie chcemy? Czy rzeczywiście ten ruch został całkowicie wyssany i czy my dzisiaj próbujemy wrócić w drugą stronę? Jak to wygląda z waszej perspektywy? Temat ulic handlowych w Polsce to jest historia, która sięga komunizmu. To znaczy handel w Polsce jak inicjatywę prywatną zabił poprzedni system i ci właściciele sklepów na ulicach handlowych zostali po prostu wywłaszczeni. Czyli wtedy nastąpiła pierwsza degradacja handlowa i w tym samym czasie w Niemczech te ulice handlowe się stale rozbudowywały, a u nas jakby przygasły. Potem otworzyliśmy się na kapitał, na zagraniczny kapitał, weszły nowe sieci, deweloperzy i tak dalej. I myśmy mieli do wyboru próbować budować się w centrach miast, gdzie mieliśmy specjalnie żadnego wsparcia politycznego. Wszyscy straszyli handel hipermarketami. Handel to był hipermarket, hipermarket był zły, zabije handel i tak dalej. Więc zbudowaliśmy swoje obiekty poza centrum, poza miastem. I doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że konsument miał do wyboru ulicę handlową, która nie miała oferty, nie miała parkingu, nie miała kontrolowanej temperatury, nie miała dachu,
albo centrum nowoczesne, gdzie było wszystko w jednym miejscu. Mało tego, ktoś tym stale zarządzał i animował. Tworzył eventy, imprezy marketingowe, urodziny itd., itd. Ulice handlowe nie miały żadnych szans konkurować z centrami handlowymi. A sytuację jeszcze dobiła strategia banków otwierania placówek handlowych na ulicach miast. Czyli tam oni oferowali wysokie stawki, więc właściciele tych powierzchni zamieniali sklepy na banki. Stworzyliśmy taką sytuację, że ulice handlowe to były kantory i placówki bankowe, być może jeszcze jubilerzy. Od pewnego czasu gastronomia, w związku z tym, że więcej zarabiamy, wychodzi na ulice miast i ożywia ulice miast właśnie gastronomia. Teraz, co by się musiało stać, żeby te ulice handlowe były handlowymi, a nie gastronomicznymi? No myślę, że potrzebuje dużo czasu. Struktura właścicielska tych ulic i znowu podejście włodarzy miast, otwarcie na tą funkcję handlową. Centra miast niemieckich, w tym High Street w Niemczech, są mocno wspierane przez deweloperów. ECE ma większość swoich obiektów na ulicach handlowych, na skrzyżowaniu ulic handlowych i ulic kołowych. To jest dla nich idealny narożnik, ruch pieszy i ruch kołowy. Tam są zapraszani przez miasta i oni tworząc te swoje obiekty, czy nie hipermarkety, ale tworząc te galerie, czy obiekty spotkań nawet, czy z rozrywką, z gastronomią, istotnie wzmacniają ten High Street. High Street się odbywa między, ruch się odbywa między dość dużymi skupiskami handlowymi i pojedynczymi sklepami. To jest model, czyli który co, działa. Gdybyś włodarze odezwali się do was i powiedzieli: przyjdźcie drodzy, zbudujcie nam to jakiś mniejszy obiekt wielofunkcyjny w centrum, który zanimuje nam tą ulicę i sprawi, że nagle tam życie przyjdzie, to czy jest coś, co jest to miejsce, gdzie można współpracować i wspólnie tworzyć ten ruch w mieście? Ja myślę, że jest cały szereg przykładów, gdzie wybudowanie centrum wielofunkcyjnego albo galerii handlowej w centrum miast zrewitalizowało kwartały wokół tego obiektu, tak, prawda? I myślę, że to jest polityka, którą włodarze miast powinni wdrożyć. To mamy przykłady takich tak zdegradowanych centrów miast, Katowice, tak, że gdzie nagle wszystkie ulice naokoło stacji się odbudowały i tych przykładów można nawet w Polsce mnożyć i to jest jakby ten sam trend, czy ten sam wzór, o którym Marcin wspomniałeś. Ale się zgadzam właśnie a propos roli włodarzy miast i tutaj też na przykładzie Rotterdamu, gdzie władze miasta wchodzą w interakcje z właścicielami budynków przy ulicach, bardzo często kupują kamienice, modernizują je, mają specjalny system tenant mixu, zarządzania tym, z góry określający, jakiego rodzaju działalność mogłaby się w danej lokalizacji zmieścić. Bardzo często oczywiście jest to później odsprzedawane. Podobnie jest w Londynie. Jedna firma zarządza ulicą, w pełni kontrolując tenant mix danego miejsca. No ale to jakby wymaga odgórnego prawa, do którego można było stosować się. Czyli z jednej strony, jeśli ulice handlowe, jeśli handel rozproszony w mieście, to musi być mocniej koordynowany, zarządzany ze strony włodarzy, którzy pilnują tego, jak to działa, na jakich zasadach, tworzą warunki przyciągania zarówno małego handlu, gastronomii i rozrywki. Z drugiej strony galerie, które mogą również uczestniczyć w tym i być katalizatorami, które wzmacniają ruch i przyciągają więcej osób. No i z trzeciej strony sama zmiana galerii handlowych, centrów handlowych, które idą bardziej w kierunku mixed use'u, tego, żeby otwierać różne miasta, tworzyć miejsca, które będą połączone z biurami, z mieszkaniami, z handlem, tak, żeby to wszystko razem spajać. Wydaje mi się, że całkiem niezłe podsumowanie, jeśli chodzi o naszą dyskusję. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy państwu przed telewizorami. Jeszcze raz Marcin Materny, Echo Investment, Marcin Klamer, Unibail, Rodamco Westfield i Marta Cegielnik, Colliers. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dzień dobry, Michalina Szczepańska, jestem redaktor naczelną Handlu, a to jest rozmowa o przyszłości gospodarki subskrypcji, czyli o tym, do czego jeszcze kupimy dostęp. A rozmawiać będę z panem Maciejem Kroenke, partnerem w PWC, który zajmuje się przyciąganiem konsumentów.
lojalizowaniem ich, czyli tym, jak sprawić, by coraz częściej zamawiali, kupowali produkty i usługi i zostali z firmami na stałe. I właśnie, panie Macieju, czy ta koszula jest w subskrypcji? Dzień dobry. Nie, ta koszula konkretnie nie jest w subskrypcji, aczkolwiek myślę, że niedługo może też będziemy spotykać się z takim zjawiskiem, bo jeżeli rozejrzymy się szerzej, to pewnie jest jakiś rodzaj garderoby, który wypożyczamy, który wynajmujemy. Nie wiem, czy jadąc na narty, czy pływając na windsurfingu, a może coraz częściej stroje na bale, które kiedyś szyliśmy dla dzieci, teraz wypożyczamy z wypożyczalni. Ale ja też czytałam, że w Holandii, zdaje się, jest taki startup, który w subskrypcji oferuje dżinsy, to znaczy za odpowiednią liczbę euro co miesiąc można te dżinsy przez rok nosić, a później po roku kupić albo zdecydować się na inny, nowszy model. Wokół tego jest zbudowana cała historia prośrodowiskowa, że te ubrania potem nie są wyrzucane, więc wydaje się, że ta subskrypcja naprawdę zawitała już do prawie każdej branży. Ale skoro nie koszula, to może pan przyjechał samochodem, który jest na abonament? Bynajmniej nie własnym. Nie własnym? Nie własnym, czyli też współdzielonym. W zasadzie praktycznie już przestałem jeździć po mieście samochodem, bo to nie ma sensu. To nie ma sensu przy tej dostępności, przy tych kosztach. Własny samochód raczej dla fanów. Może warto, żebyśmy zaczęli od tego, jakie w ogóle formy przyjmuje subskrypcja. Bo to właśnie tak jak powiedzieliśmy i może być odzież, ale to może być dieta pudełkowa, prawda? To też jest forma subskrypcji. To nawiązując trochę do tego startupu, który oferuje dżinsy w modelu subskrypcyjnym, to jest jakiś taki fenomen, z którym się spotykamy, czyli to, że produkt staje się usługą. I w zasadzie teraz, jak patrzymy na większość relacji producent-dystrybutor z klientem, one wchodzą w taki model subskrypcyjny. Dlaczego? No bo jeżeli ktoś kupuje regularnie od nas produkt, to czym to się różni od tego, czy regularnie opłaca nam abonament, czy regularnie po prostu od nas kupuje? Jedyna różnica to jest w wiążącym nas kontrakcie, wiążącej nas umowie i tego, czy rzeczywiście umiemy potem podchodzić w taki sam sposób do tej relacji z klientem, jako firma. Ale to właśnie podsumujmy, czyli dieta pudełkowa, tak, subskrypcja, klasyczna. Tak. Samochody na abonament, klasyczna subskrypcja. Subskrypcja. Dostęp do telewizji internetowej, video on demand, subskrypcja, rozumiem. Tak. Programy komputerowe? Coraz bardziej w modelu subskrypcyjnym, dlatego że one już... To trochę musimy zacząć patrzeć na produkty jak na usługę, prawda? Usługę, która jest opłacana, że to nie jest subskrypcja, że mamy zasubskrybowany program, to płacimy za jego wykorzystywanie, za jego odświeżanie, za jego aktualizację i za to, żeby zawsze był w pewien sposób rozwijany. I teraz... Jeżeli byśmy nawet popatrzyli na to, co coraz bardziej wita na rynki konsumenckie, czy rzeczywiście usługa, produkt, one stają się modelem subskrypcyjnym, to nie jest nic nowego dla świata B2B. Jeżeli patrzyliśmy na przeciętne centrum handlowe, to de facto nawet wszystkie dywaniki, wykładziny na pokoju, na podłodze, wyposażenie, to wszystko jest subskrypcja. Dlaczego? Bo outsourcujemy na kogoś obowiązek i potrzebę utrzymania tego, czyli mamy, mówiąc krótko, dywan jako subskrypcja, ale przez to centrum handlowe ma pewność, że ktoś zawsze tym się zaopiekował, on jest zawsze zadbany, a jak coś się zepsuje, to wymieni. Czyli taka subskrypcja wypowiedziana wprost i trochę niewypowiedziana, bo chyba tak... Subskrypcja niewypowiedziana, ja bym powiedział, to jest trochę mój konik w tym momencie. I to jest główny chyba obszar pracy, przy których się pracuje, rozmawiając o programach lojalnościowych. I to, co jest elementem subskrypcji niewypowiedzianej, to jest to, jeżeli rzeczywiście nie wiążemy się żadną umową, kiedy w każdej chwili możemy zrezygnować ze współpracy na linii klient-producent. Czyli tak jak wspominałem, nie wiem, jeżeli patrzymy na zakupy spożywcze, większość polskich rodzin, wbrew pozorom te zakupy, które powtarza co weekend, one są podobne. To jest bardzo podobny koszyk. I teraz... Jeżeli dobrze sieć handlowa jest w stanie tym grać, czyli na przykład w aplikacji mieć dla nich przygotowaną listę zakupową, mówiąc, droga pani, ostatni raz olej kupowała pani taki a taki 2 tygodnie temu, przy waszym zużyciu normalnie się skończył. I ta osoba mówi, o fajnie, rzeczywiście tego mi brakuje, a jeszcze może pani dokupi też proszek do prania. Czy to jest subskrypcja, czy to jest stały zakup? Ja bym się skłaniał w stronę tego, że musimy przynajmniej zacząć na to patrzeć, analizować i myśleć o kliencie tak, jak gdyby on był nam wiernym subskrybentem. Ale to też jest już podpowiedź pierwsza chyba dla detalistów, żeby tak właśnie podchodzili. To jest to, co zaczyna się, coś, co zaczyna się coraz częściej dziać. Bo w Polsce nie jest to chyba jeszcze zjawisko masowe. Niektóre sklepy e-commerce rzeczywiście
przysyłają tego typu powiadomienia. Pewnie jest kwestia jeszcze połączenia tych sklepów stacjonarnych z internetowymi, gromadzenia danych i właśnie zarządzania tym po to, żeby takiej Szczepańskiej przypomnieć, że powinno jej się chyba kończyć, chyba powinna jej się kończyć kawa na przykład. Aczkolwiek ziarna w subskrypcji, takiej wprost wypowiedzianej w subskrypcji, ziarna kawy, to jest coś, co widziałam, jedna z kawiarni warszawskich proponuje. Pytanie, jak to się przyjmie oczywiście. Te rzeczy się przyjmują, bo przyjmują się pod jednym kątem, zarówno subskrypcji, jako że zawsze dostaję, uzupełniam zapas, ale to jest taka subskrypcja, powiedzmy sobie, taka na takim poziomie podstawowym. Ona jest taka maintenance'owa typowo. Natomiast jest subskrypcja inspiracyjna. Jest ta subskrypcja, która wywołuje zadowolenie, zainteresowanie, pełną aktywację. To są bardziej zestawy, kiedy mówimy, o kurczę, co tydzień czy co dwa tygodnie dostaję coś nowego, ale coś w dobrym stylu, coś, co jest w dobrym guście, przez co mogę próbować, przez co mogę weryfikować. I ja się jeszcze odniosę do jednej rzeczy, bo rzeczywiście, czy w Polsce zaczyna to się pojawiać? Tak, bo o tym, że jesteśmy w modelu subskrypcyjnym, no prędzej czy później ktoś się musi zrozumieć ten fakt i zacząć patrzeć na dane, no bo subskrypcja bez danych w dzisiejszym czasie jest niczym, a jak patrzymy na większość czy sieci handlowych, czy producentów, niezależnie od branży, to kultura gromadzenia danych poza kilkoma bardzo wyjątkowymi przypadkami, ona jest taka dopiero trochę w powijakach i dopiero zaczyna umożliwiać tego typu interakcje. Natomiast na wielu rynkach zagranicznych, gdzie widzimy, że one są mocno napędzane już przez działania lojalnościowe, w tym momencie takie modele subskrypcyjne, przypominanie i budowanie całej relacji, zarządzanie całym cyklem życia klienta jest jak najbardziej na miejscu i przynosi fantastyczne wyniki. Ale to jak pan patrzy na te różne branże, gałęzie gospodarki, to gdzie pan jeszcze widzi miejsce dla subskrypcji? Może wszędzie, ale może nie. Też nie możemy dać się zwariować, no bo to nie jest tak, że wszystko da się zrobić subskrypcji, bo my też zawsze będziemy mieć chęć posiadania i subskrypcja trochę jest na różnego rodzaju poziomach. Nie wiem, patrząc na bliski przykład, jeżeli mówimy o biżuterii, zapewne sporą część chcę mieć osobistej, ale wyobrażam sobie, że ktoś, i on jest bardzo z nią związany, ale wyobrażam sobie, że jakieś, nie wiem, na szczególne okazje ktoś może chcieć skorzystać z elementu, który jest współdzielony, który jest w jakiś sposób wypożyczany. Także gdzie widzimy subskrypcję? Ona może być wszędzie, ale zależy w znacznym stopniu od ciągłości relacji klienta z firmą. Natomiast tutaj chyba jest taki moment, że warto też się odnieść do tego, co zmieniła pandemia w nas. I jak mówimy o pandemii, to zawsze takim kluczowym hasłem jest kwarantanna, prawda? Wszyscy byliśmy zamknięci w domach, kwarantanna, kwarantanna, kwarantanna. Zresztą gdyby ktoś wybierał słowo roku, to kwarantanna jest absolutnie słowem roku 2020. Albo lockdown. Albo lockdown, albo lockdown. No blisko, blisko. I teraz zbudujmy na tej kwarantannie i to, co bym powiedział, że z czym mamy teraz coraz bardziej do czynienia, to jest trochę taka kwarantanna konsumpcji albo lockdown konsumpcji. Co widzimy po większości wskaźników, zresztą patrząc z rynku i na czym to polega, że po kilku tygodniach, miesiącach zadajemy sobie pytania, czy ja czegoś rzeczywiście potrzebuję, czy muszę mieć to na własność, czy mogę skorzystać. Obcujemy coraz bardziej z technologią, bo ona zawitała po strzechy, stała się bliższa. Ja mówię, że poza takim szeptanym słowem kwarantanna, drugie, co słychać teraz na rynku, to są takie trzaski pękających barier, które ludzie przekraczają pod kątem pierwszy raz kupię online, pierwszy raz zaryzykuję, pierwszy raz zapłacę kartą. Więc jeżeli złączymy te dwa trendy razem, no to wchodzimy de facto w zjawisko takie, że a może robię remont, ja nie potrzebuję tej wiertarki, może ją wypożyczę, po co mam to kupować? Może nie muszę ograniczać się finansowo, żeby kupić samochód, może ja wezmę go w długoterminowy leasing albo w jakiś sposób będę wynajmować. Czyli wchodzimy w takie te bardziej elastyczne modele współpracy. Znowu coś, co dla biznesu było znane, co było usługą, ale przenosimy teraz to pod strzechy i myślę, że sporo z tego zostanie z nami na dłużej. Ale to właśnie, to gdzie zakładać ten biznes i czy jest tu jeszcze miejsce na miliardowe biznesy? Bo oczywiście myśląc subskrypcja, wszyscy chyba przypominają sobie przykład amerykańskiego startupu i maszynek do golenia i pamiętają, że został sprzedany za miliardy, więc te miliardy tak nam tutaj w oczach pewnie majaczą. Czy jest tu jeszcze przestrzeń, miejsce, no może nie na miliardowe, ale w takim razie na milionowe biznesy?
Przestrzeń jest zawsze ja bardzo się nie zgadzam z takim podejściem, jak często słyszymy, że mówimy lepiej to już było. Lepiej to będzie, bo pojawiają się nowe możliwości i zawsze jest miejsce na nowy biznes i widzimy to nawet po fali, ile firm gigantów, które teraz dominują na światowej scenie, powstało w ciągu ostatnich 5, 10, 15, 25 lat. To nie są konglomeraty, które istniały 100, 150 lat temu. I tutaj klucz polega na jednym i to jest to, co się zmienia, co firmy muszą zmieniać, ale też jakiś pomysł to jest, no wreszcie zacznijmy słuchać konsumenta. I to była taka mantra, którą firmy powtarzały przez lata. A, konsument w centrum uwagi. Konsument jest najważniejszy, słuchamy go. Nieprawda. Większość firm myśli ciągle swoim wewnętrznym procesem, kto komu przekaże informacje, w jaki sposób pogada z dostawcą i potem na końcu jest dobra, to jak to teraz wypchniemy. I to, co się dzieje i dlaczego, to jest pytanie, czy to jest miejsce nowe biznesy. Ja myślę, że jest pytanie krok wcześniej. To jest, jak dużo biznesów można redefiniować w taki sposób, żeby one rzeczywiście posłuchały tego głosu, zrozumiały i zrozumiały, czy są w stanie wejść dalej w taki model, że budują relacje. No bo subskrypcja nie jest niczym innym niż relacją. Jest tym, że ktoś wiernie powraca. Nie wiem, czy możemy powiedzieć, czy Harley Davidson jest marką subskrypcyjną? Formalnie rzecz ujmując, chyba nie jest, ale patrząc na cykl życia użytkownika, zakładam, że jest marką subskrypcyjną, bo jeżeli do niej zapisuje się raz, to często zapisuje się na całe życie. Tylko czy teraz w odpowiedni sposób firma o to dba? Jakby to jest fajny i ikoniczny przykład, o którym łatwo jest budować, wszyscy go rozumieją, ale teraz zastanów się nad swoimi kategoriami. Czy ja dbam, żeby moja marka była tak fajna dla klienta, że on sam do niej wracał? Czy on, gdy miał powiedziane, że może zostać ze mną na zawsze, to chciałby to zrobić? Ale to jest znowu pytanie o definicję wartości. Czy słuchamy tego klienta, czy na przykład ściągamy go tylko promocją? Tylko że wtedy nie budujemy żadnej lojalności. No właśnie, w jednym z naszych badań wyszło, że to cena, promocje i coraz lepsze ceny jest tym, co przyciąga polskich konsumentów. Więc to chyba jest to ogromne wyzwanie, jak zbudować te relacje, jak wymyślić produkt i usługę, która rzeczywiście będzie te relacje budować. Natomiast jeśli chodzi o subskrypcję, to są przykłady ciekawych takich małych polskich firm, czy to pudełko z kosmetykami, które co miesiąc bodajże było dostarczane, czy jest dostarczane do konsumentek. Konsumentka nie wie, co odkryje w środku, więc tutaj jest spełniana ta potrzeba takiej nowości, zaskoczenia, ciekawości. Ale jest też przykład jakiegoś startupu zabawkowego, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest wspaniała historia. Na pewno pod poziom konceptu, która... Ja mam wrażenie, jak wszystkie dobre koncepcje, chyba pokazać trochę za wcześnie, niż rynek był gotowy. Nie będę wymieniać nazwy, ale istniała firma, która co miesiąc, czy tam co 2-3 tygodnie przygotowała dla rodziców zestaw do kreatywnych zabaw w danym temacie. Czy to jest wyprawa w kosmos, budujemy razem lądownik księżycowy, składamy księżyc, mam do tego jakieś gry, mam do tego film do obejrzenia, mam jakieś piosenki, których się możemy nauczyć i tak dalej. Czyli co to rozwiązywało? To rozwiązywało podstawowy problem. Boże, co ja mam teraz zrobić? Nie? Co mam zrobić, żeby nie oglądać bajek? I jeżeli mamy taki content przygotowany w fajny sposób, kreatywny, no to rozwiązuje dużą potrzebę, zwłaszcza jeżeli wchodzimy w ten model subskrypcyjny. Pewnie problemem dla takich biznesów jest to, że trzeba wtedy bardzo podążać za tym, kim staje się nasz konsument. No wiadomo, bo jeżeli takie kreatywne zabawy są dobre, nie wiem, dla 3, 4, 5-latków, no to już kolejna grupa wiekowa niechętnie w to wejdzie, więc to jest cały czas model służący na stałe rekrutacji. Więc to jest pewnie do przemyślenia, ale mamy coraz więcej takich elementów, które albo zdejmują z nas ciężar braku pomysłu, albo inspirują. Jedno i drugie w każdym razie zwykle służy rozwojowi i temu, że możemy lepiej, fajniej, ciekawiej spędzać czas. Ale chyba ten startup nie skończył sukcesem swojej drogi. Chyba się nie rozwija. Z tego, co wiem, nie skończył. Natomiast myślę, że to nie były tylko kwestie rynkowe. To wiem, że parę lat temu była inicjatywa organizowana. I mówiąc szczerze, nie zdziwiłbym się to, gdyby pomysł takich wcześniejszych pionierów rynkowych ktoś szybko podjął. I jak zobaczymy, to często największe pieniądze nie robią nie pionierzy, ale bardzo szybcy i sprawni naśladowcy. A, czyli to kolejna ważna podpowiedź dla Państwa, żeby badać historycznie, co powstawało na tym rynku i co z tego rynku znikało, bo najwyraźniej jest tu sporo inspiracji i
ciekawych rzeczy. No ale to mamy kosmetyki, mamy zabawki, mamy różne produkty spożywcze, samochody, no całe IT, tak to nazwijmy. Coś jeszcze? Zwróćmy uwagę na jedną taką specyfikę i to jest Polska i cały region. Jak patrzymy na Europę Centralną i Wschodnią, to ja może teraz taką sztampą trochę powiem, ale no tym marzeniem jest, skończę studia, chcę wziąć kredyt i kupić mieszkanie. Da? I to jest taki cel, który mamy mniej więcej w głowach, jak ten niedzielny rosół, czy kotlety schabowe na wcześniej wspomnianym modelu oleju, już w modelu subskrypcyjnym. Natomiast to jest coś, co w jakiś sposób definiuje potem punkt szczepienia. Jeżeli byśmy spojrzeli na inne rynki, jeżeli patrzymy na Wielką Brytanię, jeżeli spojrzymy na Niemcy, to w zasadzie dominuje rynek wynajmu nieruchomości. Bardzo mało kto ma nieruchomość na stałe. I co to daje? To daje znacznie większą elastyczność zarówno przeprowadzania się między miejscami, zmieniania lokali, ale też buduje dużą ilość biznesów naokoło. I teraz, jeżeli byśmy patrzyli, co się dzieje w Polsce. No, w Polsce mamy rachunek za prąd, standardowo licznik opłacamy, a jak patrzymy na Niemcy, Wielką Wybranie, to jest zupełnie coś innego. To są w większości prepaidy. Dlaczego? Bo jestem tutaj na trochę na tutaj, trochę tutaj, trochę tutaj. I to jest takie znaczne uelastycznianie obciążeń finansowych. I to, co bym powiedział, na pewno będzie jednym z efektów tej pandemii, to, że znacznie ostrożniej będziemy patrzeć na to, w jaki sposób zawieramy kontrakty długoterminowe, które nas zobowiązują i budujemy zobowiązania. No bo wiemy, co się stało. Przyszła pandemia i nagle tak, karnet na siłownię opłacany nie mogę. Przedszkole opłacane, dziecko w domu. Szereg innych, bilet wykupiony na stałe do kina, nie mogę korzystać. Z kolei jeszcze, jeżeli jesteśmy w biznesach bardziej B2B, inwestycja w taki sprzęt, w inny sprzęt, długoterminowe leasingi, a co? Rynek znika. Także to, nad czym cały czas będziemy pracować, to jest uelastycznienie, więc to, co nam daje subskrypcja, z jednej strony to jest tańszy dostęp, wygodniejszy dostęp i to z taką dobrą, fajną obsługą, ale z drugiej strony też bardzo duże uelastycznienie. Czyli na przykład, nie wiem, wypożyczając samochód, mogę mieć co weekend bardzo fajny samochód, zawsze zadbany. Jeżeli nie chcę, tego nie mam, ale tak naprawdę kosztuje mnie to znacznie mniej niż rata leasingowa za taki samochód na cały rok. No tak, tylko tutaj rzeczywiście dochodzimy do tej kwestii mentalności konsumentów i czy to nie jest tak, że my jako Polacy po prostu potrzebujemy mieć różne rzeczy takie, że one są nasze i tylko nasze, więc może u nas jest gorzej z rozwojem tych modeli subskrypcyjnych właśnie przez tą mentalność. Jest taka definicja, ja często przytaczam, czym się różni kraj rozwinięty od kraju rozwijającego się. Kraj rozwinięty to jest taki kraj, w którym nikt nie potrzebuje mieć samochodu, a kraj rozwijający się to jest taki, gdzie każda rodzina może mieć 3 samochody. Dlaczego? Bo ma wszystko inne przystosowane, bo nie potrzebuje, bo może się uelastyczniać. I rzeczywiście, jakbyśmy patrzyli, no, my mamy za sobą ile? Blisko 30 lat gospodarki wolnorynkowej. I teraz, jak patrzymy na to, to jest taki ten moment, gdzie wychodzimy z głodu i posiadanie staje się tą taką mocną siłą napędzającą. I jak popatrzymy na sporo dzisiejszych pokoleń, które są w bardziej ustabilizowanych pozycjach, to jest ciągle ta dominanta, ale wszystkie młodsze pokolenia, własność nie jest tak istotna. Dostęp jest istotny. Dostęp, możliwość skorzystania, ale nie własność. I to jest jedna siła, która to prowadzi od tego czysto konsumpcyjnego wątku, ale z drugiej strony, co robi z nami technologia? Jeżeli coraz bardziej przychodzi na telemedycynę, a, bo jest fajna, jest efektywna, dwa, bo wynusza to na nas sytuacja, to na przykład mamy coraz więcej firm, które oferują różnego rodzaju urządzenia do własnej diagnozy i analizy stanu zdrowia po swojej stronie, które są połączone. Tylko że my je dostajemy na jakiś czas. To jest usługa, którą kupujemy. To jest element usługi. To jest mniej więcej tak samo jak dekoder i router, który dostajemy od operatora. To wszystko jest subskrypcją. Często niewypowiedzianą, ale de facto my już zaczynamy żyć w świecie, gdzie wszystko jest na wynajmie, wszystko jest subskrypcją. Ale to jakby miał pan powiedzieć, jak ten rynek subskrypcji w Polsce będzie wyglądać za 10 lat. Jak będzie wyglądać za 10 lat? To jest dobre pytanie, bo ja myślę, że w dzisiejszych czasach to już nikt nie robi strategii 10-letnich. Za 5 ale, lat? Za 5 czy 10. Ja bym się skłaniał do tego, że będziemy mieć znacznie więcej biznesów, które wejdą w uelastyczniony model pracy.
często to, co też jest ważne dla firmy, bo podnosimy tutaj te fajne wątki, to jest wygoda dla klienta, dostęp i tak dalej, ale z drugiej strony to też są duża stabilizacja strumieni przychodowych dla firm, które nie mają sprzedaży raz, dwa lata, dwa, potem znowu dwa lata, znowu coś sprzedam, tylko przychodzą na modele bardziej stałe, przewidywalne, co jest prostsze w ich zarządzaniu i też pozwala lepiej działać wewnątrz optymalnie. Dlatego ja myślę, że będziemy mieć na pewno coraz więcej elementów z jednej strony usługi, która jest świadczona, czyli produkt jako usługa, że z czegoś mogę korzystać, z czegoś mam dostęp, i z drugiej strony bardzo silne dążenie na takich, zwłaszcza ciężkich elementach kosztowych w domowym budżecie, na uelastycznienie w miarę możliwości uelastycznienie strony kosztowej, bo to jest też poczucie bezpieczeństwa. I z jednej strony z euforią mówimy o tych przełamujących się barierach technologicznych, to jak po raz pierwszy korzystamy z e-commerce'u, po raz pierwszy zakupy, kartą, ktoś odebrał paczkę, ktoś po raz pierwszy w ogóle rozmawiał przez internet. Wow, fajnie, cywilizacja się zmienia. Ale z drugiej strony to długoterminowe okresy pandemii, one prowadzą do bardzo silnych spadków gospodarczych. Więc to, co będziemy obserwować, to niestety będzie fala bankructw, fala firm, które nie będą miały sobie z tym poradzić, co też będzie wpływało na dochód rozporządzalny poszczególnych mieszkańców i obywateli. I teraz, jeśli na to patrzymy, no to uelastycznienie strony kosztowej to jest coś, co może być też jakąś gwarancją bezpieczeństwa. Jeżeli nie będę chciał, to mogę zrezygnować. To jest to niesamowite hasło, jak karierę zrobiło. Satysfakcja gwarantowana, jeżeli ci się nie spodoba, możesz mi oddać, nie? Tak. Okej, okay, nie? Ale mówisz, wow, nie? Próbuję. Nikt nie oddaje, bo wszyscy są zadowoleni, no bo wszyscy są zadowoleni. Ale z drugiej strony powiedzenie, jeżeli coś się będzie działo źle, to możesz zrezygnować z naszej usługi. To jest podzielenie się jakimś ryzykiem i to jest pytanie oczywiście, kto będzie monetyzował tą premię za ryzyko, ale to jest coś, co dla coraz większej ilości klientów zaczyna być super istotne. Czyli to wszystko wskazuje, że tak naprawdę ta subskrypcja powinna wręcz kwitnąć. I ona kwitnie. I ja cały czas się przyczepię do jednego elementu. Rozwija się zwłaszcza szeroko teraz subskrypcja niewypowiedziana, ta, której nie jesteśmy świadomi. Jeżeli patrzymy to, co teraz będzie takim trendem, co mocno w Polsce będzie się rozwijało, czyli całe pojawienie się dobrych programów lojalnościowych. I dobry program lojalnościowy to nie jest karta rabatowa minus 5%. Karta rabatowa minus 5% to jest zły program lojalnościowy i to jest rozdawnictwo pieniędzy najczęściej. I nie pieczątki. Pieczątki mogą mieć jakiś sens. Jakby to jeszcze to zależy. Jeżeli one są fajnie robione, to mogą mieć jakiś sens, aczkolwiek no, to jest trochę coś, od czego odchodzimy. Ale teraz lojalizacja, która opiera się o doświadczenie klienta, która się opiera o personalizowanie i podejście do niego, to czy to jest subskrypcja, czy to nie jest subskrypcja, to jest kwestia bardzo płynna i ona jest umowna. I to, co myślę jest dla wszystkich naszych słuchaczy, to jest sposób, jaki ja traktuję, dlaczego mówię subskrypcji, to te wszystkie elementy stałej, ciągłej relacji, gdzie firma może popatrzeć, z jednej strony klient może mieć pewność, że on zawsze tutaj wybiera, chodzi i korzysta, a z drugiej strony firma ma świadomość, że może w jakiś sposób śledzić to od strony danych i patrzeć na rozwój cyklu życia, to nie jest nic innego niż subskrypcja. Tylko subskrypcja z niepodpisanym kontraktem, ale być może ona jest przez to nawet silniejsza, bo ona jest wtedy z własnej woli. Ale to znaczy, na przykład dostaję maila, hej Michalina, dawno cię u nas nie było, wiadomo, że jest pisany przez automat. Ostatnio często kupowałaś pomidory. Mamy nowego dostawcę świetnych pomidorów. Skądś tam, czy jesteś tym zainteresowana? To jest trochę mało. Bo teraz pytanie, jakie to były pomidory i czy one były bio i czy coś innego jeszcze było w koszyku. I na przykład mówimy tak, słuchaj, wiemy, że kupujesz mleko, które jest bio, wiemy, że kupujesz pomidory, które są bio, więc zobacz, pomyśleliśmy o tobie, masz w ogóle nową linię teraz, bądźmy gdzieś dalej, na biału, czyli jakichś tam serów, które są bio, są świetne, możesz razem z tym coś zbudować i swoją drogą masz tutaj przepis, który przygotowaliśmy tylko dla ciebie. To jest personalizacja. To jest personalizacja z dobrze zrobioną inspiracją. I zacznę jedną rzecz. To jest może trochę odejście od subskrypcji, ale co tak najbardziej zepsuł w handlu pandemia? Zniknął window shopping. Nie mamy inspiracji. Jakby siedzimy w domach i nikt nas nie inspiruje, wobec czego nagle się okazuje, że połowa naszych decyzji zakupowych była impulsowa. Pewnie dobrze dla budżetu domowego, pewnie gorzej dla budżetów wszystkich innych, którzy gdzieś stoją. Więc no to, co teraz się dzieje, to jest redefinicja inspiracji. Czyli jak ja mogę kogoś dotknąć? Co, mam wysłać do ciebie SMS-a i powiedzieć pomidory za 2,99?
Zapraszam. Okej, to jest jakieś rozwiązanie, ale teraz jeżeli umiem zbudować na tym historię, powiedzieć dlaczego coś jest istotne, to jest utrzymanie tej relacji. I to jest jedna rzecz, bo przyczepiliśmy się pomidorów, ale na przykład pracuję z taką marką sportową, która sprzedawała bardzo dużo produktów do sportów drużynowych dla dzieci. I oni myślą w taki sposób o swoich klientach, że oni to są ich klienci, są ich subskrypcyjni. Więc co oni zrobili? Przed lockdown sporty drużynowe dla dzieci, okej, nie mogą funkcjonować. Ale co zrobili? Zaczynali wysyłać, słuchaj, spędź czas z dzieckiem w inny sposób. Może teraz kemping jest fajnym pomysłem. Może teraz na przykład wycieczki piesze są pomysłem. Może rowery. Ale to jest dobre prowadzenie relacji. A nie cały czas, co tydzień, pomidory 2,99, a dzisiaj za złoty 99, jak kupisz za 50 zł jeszcze mięsa do tego. Nie, to jest co innego. To są krótkoterminowe strzały. One często przynoszą pieniądze, ale na czym innym polega budowa relacji, subskrypcji i lojalności naraz. Czyli bardziej w kierunku inspirowania, podkreślania tego, że to indywidualnie dla ciebie wybrane i mało nachalnego namawiania do zakupów? Czy właśnie za jednym kliknięciem zamówisz to wszystko na obiad u nas? Zgoda i niezgoda. Zgoda z nachalnością. Dwa, nie zgadzam się z jedną rzeczą, że to ma być udawane, że to jest wybrane dla ciebie. Bo jeżeli coś jest udawane, to od razu jest, to wiemy. I to, że coś dla nas wybiera automat, który jest w jakiś sposób przygotowany, jak analizować, to nie znaczy, że to nie jest wybrane. Jakby to nie chodzi o to, czy to jest udawane, czy nie, tylko to znaczy, że musimy dobrze przemyśleć, jak my chcemy potem pracować z poszczególnymi segmentami ludzi. I dwa, zdecydowanie wygoda, tak. I to, co widzimy, jeżeli popatrzymy na przykład z jednej strony diety pudełkowe, okej? Super. Kto by nam powiedział 10 lat temu, że w Polsce będziemy mieć śniadanie w subskrypcji? Czy to jest żart? 10 lat temu Polska śniadanie żart. W subskrypcji. To jest żart po prostu, nie? To jest po prostu niech pan pójdzie. A w tym momencie, tylko że to jest jakaś wartość dodana. To jest posłuchanie. To jest taka dieta dostarczona do biura, dostarczona do domu, w jakiś sposób. Ale tylko, że słuchamy i czujemy, czego może potrzebować ten konsument. Z drugiej strony, na przykład w Stanach się rozwija bardzo mocno zestaw przygotowanych zestawów obiadowych, wysokojakościowych. Ale to nie jest gotowe jedzenie do podgrzania, tylko potrzebujesz takiego warzywa, takiego mięsa, tego do zrobienia sosu, takich przypraw i tak dalej. Masz to wszystko razem z szybkim przepisem, jak to zrobić. Czyli zaskocz rodziny, zrób to szybko. I teraz pytanie zawsze jest, mówimy dużo o tych pękających barierach i to jest pytanie, czy jesteśmy w stanie konsumenta namówić do tego trialu, czy on jest w stanie spróbować. Jeżeli tak, to jeżeli potem produkt się broni, to on ma znacznie większą szansę przejść do tego, że będzie kupował na sposób stały, że będzie powracał, ergo, do subskrypcji. No tak, zwłaszcza, że jest to regularne zaspokajanie pewnej regularnej potrzeby, gotowanie obiadu. Tak. Także subskrypcja płynie z inspiracji i z tego, że po drodze wszystko jest dobrze i rzeczywiście słuchamy klienta i dbamy o jego całościowe doświadczenie. No tak, tylko pytanie, czy nie jest też tak, że ja przyjmę jednego, dwa takie maile, wiadomości, tam informacje przesłane w różny sposób, a jak już mi 10. firma wybierze coś specjalnie dla mnie, to zacznie mnie to drażnić? No, tak, bo to jest trochę taka sytuacja, jakbyśmy byli na targu, niezależnie od regionu świata, gdzie każdy mówi, że ma dla ciebie specjalną ofertę i ona jest tylko dla ciebie. Tylko, że wiesz co... Załóżmy, że wyobraź teraz sytuację, że jesteśmy tutaj, idziesz na tym targu i po kolei mówi, nie, dla ciebie pocztówki, dla ciebie dywan z węża. A nagle mówi się ktoś, wiesz co, pasowałoby ci dzisiaj coś takiego, nie wiem, tutaj dekoracyjnego i to, i myślę, że to jest specjalnie dla ciebie zrobione, nie? I to jest bycie relewantnym, bycie naprawdę relewantnym i rozumienie dlaczego. Bo nietrafione inspiracje i to jest non-stop. Widzimy takie przykłady w Polsce. Zapisz się do nas, jesteśmy największym sklepem, nie wiem, z butami, klapkami, wiertarkami, czymś innym. Tak? Pierwsze pytanie, jesteś kobietą czy mężczyzną? Jesteś mężczyzną. Świetnie, mam dla ciebie świetną ofertę damskich klapek. Okej, nie? I to jest coś, co powoduje, nie wchodzę w to. Bardzo łatwo palimy sobie te kanały. Jeżeli wpadniemy w odmę i jeżeli wpadniemy w taką percepcję, że to jest niefajne i nieistotne dla mnie, bardzo trudno z tego wyjść. Ale zobaczcie, są newslettery i są komunikaty, są też pusze,
które z aplikacji, na które, które się patrzy, które się czeka i które wywołują uśmiech. I teraz, co, co nam wszystkie badania i prace na przykład nad programami lojalnościowymi pokazały, że najważniejsza jest rozrywka, że najważniejszy jest fun. I idąc od góry sztampą, to najfajniejszą cechą uznawaną w programie lojalnościowym Starbucksa, który jest uznawany za jeden z fajniejszych program, który istnieje, no taka możliwość, że jak zbierało się punkty w formie gwiazdek, one wpadały do kubka i można sobie było potrząsać. I one dzwoniły. I dzwoniły inaczej w zależności od tego, ile ich były. Nie? Ale to jest fun. I to jest podejście bliżej do klienta. I to jest to, że marka staje się przyjacielem i zaczyna mieć ludzką twarz. Jeżeli tak myślimy o komunikacji, to tam nie ma fejku. Bo naprawdę my o tym myślimy, tylko pomagamy sobie narzędziami. Ale fake jest, jeżeli tylko myślimy, jak zrobić cel marketingowy, a nie jak naprawdę patrzeć na klienta. Czyli również wszystkim biznesom subskrypcyjnym powinniśmy zalecać ten fun i pamiętanie o tym, żeby wprawiać konsumentów w dobry humor, nie tylko w inspirację. Naszym gościem był pan Maciej Kroenke, partner w PWC. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Witam ponownie. Bardzo się cieszę, że się spotykamy. Chciałem przedstawić naszego wspaniałego gościa, pani Dorota Haller. CMO, tak mogę powiedzieć. Bardzo proszę. Huawei, czy dobrze powiedziałem? Tak, to się nauczyliśmy, proszę państwa. Hua jak Huasko, Wei jak droga po angielsku, tak się wymawia naszą markę Huawei. CMO, Business Consumer Group. Consumer Business Group, tak jest. Czyli prawie się udało. Bardzo nam zależało na obecności pani i marki tutaj, dlatego że macie do przedstawienia bardzo ciekawy case, który jest z jednej strony dosyć kontrowersyjny, z drugiej strony pokazuje też trendy konsumenckie, trendy w postawach konsumenckich. Nie wiem, czy jest kontrowersyjny, bez wątpienia jest interesujący. Ja lubię swoją pracę, więc ekscytuje mnie to, co robię. A myślę, że i państwa, agencje reklamowe, retailerów, marketerów zainteresuje coś, co jest takie na pograniczu, powiedziałabym, trochę science fiction, trochę sensacji, więc myślę, że spodoba wam się i wyciągniecie z tego coś interesującego. Zostawiam państwa z panią Dorotą. Dziękuję bardzo. Dzień dobry ponownie. Konsument przyszłości. Ja zastanawiałam się nad tym, jak przygotować się do tej konferencji. I tak proszę państwa, szczerze mówiąc, konsument przyszłości. Jestem marketerem z zawodu, jestem człowiekiem z zawodu, nie człowiekiem branży. Konsument przyszłości, ten za 5 lat trochę mało mnie interesuje. Mnie interesuje to, co dzieje się tu i teraz, albo ewentualnie pojutrze lub za miesiąc. Dlatego pozwoliłam sobie przygotować case o tym, co już zrobiliśmy i jak pozyskiwać tego konsumenta przyszłości, to, co niego jest, dla niego jest najważniejsze. A najważniejsze dla niego jest, moim zdaniem, niezależnie od branży, wybór. Po prostu to, żeby mieć wybór. I czy to jest konsumer dzisiaj, czy konsument jutro, ta prawda, myślę, że jest oczywista. Dzisiaj tytuł mojego wystąpienia to przełamywanie rynkowego duopolu, nowy świat usług mobilnych, który zrewiduje przyzwyczajenia konsumentów. Czyli krótko mówiąc to, jak będą się zachowali konsumenci przyszłości. Dobra, krótko proszę państwa opowiem o tym, czym jest Huawei na świecie. Jesteśmy gigantem technologicznym, być może część z państwa tego nie wie. Jesteśmy w 170 krajach na świecie i tak naprawdę naszych produktów używa 1/3 ludzkości. Mamy 194 tysiące pracowników na świecie. Jesteśmy innowacyjnym liderem technologii 4G i 5G. To tak helikopter view naszej marki i naszej firmy na świecie. Natomiast z punktu widzenia marketingowego rośniemy również w siłę. Mianowicie widzicie państwo w tej chwili na prezentacji Brand Z, Brand Finance czy Fortune, wskaźniki, które myślę, że każda globalna marka i każdy marketer pracujący dla marki międzynarodowej analizuje. Wzrośliśmy na wszystkich tych wskaźnikach w tym roku versus rok ubiegły. I tutaj Brand Z z 47 pozycji na 45, Brand Finance z 12 na 10 i Fortune Global 500 marek z pozycji 61 na 49. Zatem marka nasza globalnie również rośnie. Jesteśmy liderem technologii i innowacji i to myślę, że państwo zapamiętają, chciałabym, żebyście państwo zapamiętali. Kiedykolwiek, jeżeli wsiądziecie do samolotu, mam nadzieję, że zaczniemy znowu latać i że to będzie już niebawem. Wynaleźliśmy tryb samolotowy. Huawei wynalazł tryb samolotowy. Jesteśmy
jesteśmy twórcą tegoż trybu. Między innymi jesteśmy pierwszym producentem na świecie, który stworzył smartfon ze sztuczną inteligencją. Ładowanie zwrotne w samolocie, w smartfonie również wynaleźliśmy. Mamy najlepsze smartfony na świecie, jeżeli chodzi o nasze aparaty, czyli smartfonowa fotografia dzięki współpracy z Leicą. I mogłabym wymieniać jeszcze długo, nie o to chodzi. Dlaczego ja o tym mówię na wstępie? Po to, żebyście Państwo zobaczyli, że jesteśmy naprawdę silnym, globalnym graczem i silną, globalną marką. I krótko finalizując tę opowieść o globalnej historii w tym roku, co mówię z ogromną dumą, osiągnęliśmy market leadership, staliśmy się liderem rynkowym na świecie, jeżeli chodzi o największy segment, o segment smartfonów. Tutaj mamy cytaty z mediów globalnych, mediów międzynarodowych, mediów światowych i oczywiście mediów polskich. Huawei wyprzedził Samsunga i stał się największym producentem świata. No dobra, to było o świecie, bardzo krótki wstęp. Huawei w Polsce, tutaj byłam przedstawiona, dziękuję bardzo za to przedstawienie. Mianowicie mamy trzy, można powiedzieć, dywizje, albo działy, albo business unity, jakkolwiek kto chce. Jedna to jest CNBG, Huawei Carrier Network Business Group, to są maszty, mówiąc krótko. Drugie to jest Enterprise Business Group, EBG, to jest B2B, biznes do biznesu, i CBG, który ja reprezentuję, czyli z mojego punktu widzenia, czy z punktu widzenia marketingu, najbardziej sexy, mianowicie my zajmujemy się produktami, takimi jak smartfony, o których powiedziałam, komputery, tablety, zegarki, telefon mam w kieszeni, routera nie mam przy sobie, czy audio, czyli głośniki. Natomiast coś, o czym Państwo być może mniej wiedzą, to są nasze Huawei Mobile Services i o tym chciałabym dzisiaj krótko powiedzieć, czyli usługi, nie produkty, usługi. Tu nadal mamy kilka logotypów, znaków, i to jest Petal Search, chmura, zdrowie, które uwielbiam, to jest serduszko, muzyka i tak dalej, oraz App Gallery. I o App Gallery dzisiaj chciałabym powiedzieć nieco więcej. No dobra, wychodząc od tego, jaka organizacja jest Huawei w Polsce, to powiedziałam, natomiast jesteśmy marketerami, jesteście Państwo marketerami albo reprezentujecie agencje reklamowe, więc wiecie, że w naszej branży jedną z ważniejszych wskaźników jest tak zwana siła marki. Siłę marki mierzymy najprościej, można powiedzieć, na trzech wymiarach, i to jest świadomość marki, consideration i preference, czyli rozważanie marki i preferencja. W krótkim telegraficznym skrócie, czyli trzy wykresce, ale w czasie, chciałam pokazać siłę marki Huawei w Polsce. Każdy Polak nas zna, rozważał nas w tej chwili 40%, tutaj widzimy drobny spadek, a preferuje, w największym punkcie było 18%, w tej chwili 14%. I co tutaj się wydarzyło? Te spadki nie są spektakularne versus to, co się wydarzyło, o czym opowiem, natomiast chciałabym, żebyśmy mieli taki punkt wyjścia, taki punkt faktograficzny, żebyśmy powiedzieli troszeczkę o liczbach. I tutaj wchodzimy na duże C, na wysokie C. Huawei został wpisany na coś, co się nazywa Entity List. Niemniej, nie więcej, jest to lista, która wymaga licencji od administracji Stanów Zjednoczonych na współpracę technologiczną. Ja nie będę mówić o polityce, bo się nią nie zajmuję. Natomiast takie mieliśmy PR-owskie 19 maja publikacje. Spidersweb jest jednym z najważniejszych mediów technologicznych w Polsce. Powiedzmy to otwarcie, Huawei ma bardzo niewiele opcji na przetrwanie. I trumna, to jest gwóźdź do chińskiej trumny, AMR zawiesza współpracę z Huawei. Takie mieliśmy publikacje. Ja jako osoba odpowiedzialna za marketing i PR, wiecie Państwo, no, jeżeli eksperci mówią, że jest sytuacja skomplikowana, no to my musimy na to jakoś odpowiedzieć. Nie tylko o PR-ze będzie mowa. Nasze nastawienie w Huawei, oczywiście to nie jest wyłącznie kwestia marketingu, PR-u i komunikacji, jest takie, że my żyjemy w myśl zasady make it possible. To jest nasze hasło, to jest nasze DNA, to jest absolutnie kwintesencja marki. Nie wyłącznie w marketingu, tylko również w R&D, we wszystkim, co robimy tak naprawdę. Mówimy o Huawei make it possible. Nie jest to tylko korporacyjna, powiedziałabym, gadka. Proszę wybaczyć za kolokwializm, ale naprawdę w myśl tej zasady żyjemy. I co zrobiliśmy?
Znacie Państwo zapewne doskonale te dwie marki. Jedna to jest Google Play, sklep z aplikacjami Google'a. Drugi to jest App Store, sklep z aplikacjami Apple'a. Te marki żyją z nami od lat. To pewnie nie są marki, które mamy jakąś emocjonalną więź, ponieważ są to marki po prostu sklepów, z których pobieramy aplikacje, z którymi żyjemy, które te aplikacje pomagają nam w naszej codzienności. I co my zrobiliśmy? My stworzyliśmy trzecią markę, która nazywa się App Gallery, czyli nasz sklep z aplikacjami, autorski sklep z aplikacjami Huawei. Tak wygląda to logo. Pobierz z Google Play, pobierz w App Store, my mówimy odkrywaj w App Gallery. I tu chciałam powiedzieć, dlaczego to jest taki kluczowy i bardzo istotny moment na rynku technologicznym na świecie, ponieważ to nie dotyczy oczywiście wyłącznie Polski. Huawei Mobile Services, na zdrowie, to tak się zdarza, proszę Państwa, jesteśmy na żywo, ktoś kichnął. Huawei Mobile Services jest nowością i jest to przełamywanie tego duopolu, o czym mówi tytuł mojego dzisiaj tu wystąpienia. Mamy aplikacje. Te aplikacje są pisane na Google Mobile Services Core, iOS Core i HMS Core. I mamy te trzy sklepy, a później mamy konsumenta. I to jest też ten wybór przyszłości. Mamy trzy opcje, nie dwie, nie jedną, a trzy. I na końcu widzimy konsumenta przyszłości. Natomiast co konsument ma w głowie? Gdybyście Państwo tu siedzieli, zadałabym to pytanie. Co konsument ma w głowie? A że tu nie siedzicie, to muszę sama sobie odpowiedzieć. Ma w głowie przyzwyczajenie. Ma w głowie przyzwyczajenie. Każdy z nas ma. Ja też mam przyzwyczajenie. I szczerze mówiąc, nie bardzo mi się chce często zmieniać moje przyzwyczajenia, ponieważ jestem do nich przyzwyczajona. I tutaj jest też wyzwanie marketingowe. Żeby nie dość, że dać wybór, czyli dać trzecią opcję, to poinformować konsumentów, że ten sklep jest i spowodować, żeby oni zmienili swoje przyzwyczajenia i byli z tego jeszcze zachwyceni. No to jest wyzwanie marketingowe dosyć trudne. Co myśmy zrobili? Ja zawsze mówię jak mantrę, słuchajcie, na wszystkich szkoleniach, które prowadzę, to oczywiście nie jest szkolenie, jesteście profesjonalistami, ale mówię też to mojemu zespołowi, z którymi pracuję, że w każdej rzeczy, którą robimy, czy to jest mała kampania marketingowa, czy to jest zmiana strategii marketingowej, czy to jest plan wieloletni, czy to jest krótkoterminowa promocja, musimy mieć cel, strategię i plan. Cel. Cel musi być mierzalny, jasny i oczywisty. I to wszystko powinno się umieć powiedzieć w jednym zdaniu. To nie może być 40 slajdów, słuchajcie, bo tego nikt nie zdzierży, tak? Cel. Naszym celem było zbudowanie świadomości marki App Gallery i to, żeby konsumenci po prostu wiedzieli, że App Gallery jest i czym jest. Czyli, że jest sklepem z aplikacjami, że jest sklepem z aplikacjami stworzonym przez Huawei. Strategia, żeby ten cel osiągnąć, jest taka, że musimy po prostu to komunikować, bo jeżeli tego nie zakomunikujemy, no to nie będą ludzie wiedzieli, czyli nie osiągniemy naszego celu. A plan? Plan, słuchajcie Państwo, to jest to, co zrobimy w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Czyli to jest rozpisane na nutki. Plan marketingowy, można powiedzieć. Oczywiście, że to jest plan marketingowy, ale rozpisane na nutki działania na wielu płaszczyznach, co powinno się kiedy zdarzyć, zarówno marketingowo, jak oczywiście tutaj współpracowaliśmy silnie bardzo z departamentem biznesowym, departamentem ekosystemu, który w sposób nieprawdopodobnie szybki, skuteczny pozyskiwał partnerów do aplikacji. To jest na oddzielną opowieść. Zatem mieliśmy jasno zdefiniowany cel, precyzyjną, high-levelową strategię i totalnie rozpisane na nutki plan, co robimy dzisiaj, jutro, pojutrze. I moim zdaniem, czymś to się sprawdza w życiu, słuchajcie, a mamy nominację na EFI, więc myślę, że tak źle nie jest. Przepraszam, musiałam to powiedzieć, bo jestem bardzo dumna, to jest dzisiejsza informacja. To mi się sprawdza i to polecam też Państwu jako taką ściągę, taki sprawdzian. Sama się w ten sposób sprawdzam i z moim teamem. Cel, strategia, plan. Dobra. Oto my. To, o czym powiedziałam przed chwilą. 15 października w totalnie szybkim czasie, słuchajcie, ogłosiliśmy na Huawei Developer Day, czyli stworzyliśmy konferencję, podczas której ogłosiliśmy nasz plan inwestycyjny w Polsce. Mieliśmy case studies zrobione z naszymi partnerami biznesowymi, którzy powiedzieli, dlaczego warto jest tworzyć aplikacje na HMS Huawei Mobile Services, dlaczego warto jest z nami współpracować, że to nie jest tylko inwestycja w Polsce, ale można wejść w świat Huawei, czyli w świat tak naprawdę globalnej marki. Ale o czym jest też ten slajd? Ten slajd jest też o tym, że pracowaliśmy razem. Jak tu widzicie Państwo, jest to grupa międzynarodowa, grupa ludzi. My jesteśmy marką, jak wspomniałam, już globalną. I to są ludzie z marketingu, wymieniam najpierw, ponieważ to jest mój zawód, ze sprzedaży, z product developmentu. Tutaj są deweloperzy. Co myśmy zrobili, to jest też jedna z rzeczy, którą chciałam Państwu przekazać, zawsze walk the talk. Najważniejsze jest to w marketingu, moim zdaniem, żeby robić rzeczy prawdziwe. Konsument jest mądry i nie lubi ściemy. Konsument dzisiaj i konsument jutra i konsument przyszłości.
Zatem to, co robimy, musi być prawdziwe. Co tu zrobiliśmy? Poprosiliśmy naszych deweloperów software'owych, żeby usiedli i zrobiliśmy akcję kodowania na żywo. I oczywiście, słuchajcie, ja nie jestem człowiekiem technologicznym, nie umiem kodować. Natomiast to pokazało, że kodowanie w HMS-ie nie jest skomplikowane. Był konkurs z nagrodami. Ja bardzo podziwiam w ogóle ludzi technologii, takich inżynierów i deweloperów. I ci deweloperzy kodowali tam na żywo. To było odpalenie naszej komunikacji AppGallery, tworzenie nowej marki AppGallery poprzez konferencje do ekspertów, do deweloperów i partnerów biznesowych, czyli właścicieli aplikacji. Tutaj, słuchajcie, też była taka wyzwanie, powiedziałabym, natury następującej. Mamy właścicieli biznesów, właścicieli marek, właścicieli aplikacji i oni podejmują decyzje biznesowe. Do nich trzeba dotrzeć z innym komunikatem. I mamy deweloperów, czyli programistów, czyli ludzi technologii. I tam rozmowa naszym zdaniem była taka, tu mówimy o marketingu B2B, że właściciel może powiedzieć, dobra, no ja widzę potencjał rozwoju z Huawei'em, ale ten deweloper może mu powiedzieć, słuchaj, temu już właścicielowi, to będzie strasznie skomplikowane technologicznie. Więc chcieliśmy ugryźć te dwa zagadnienia podczas jednej konferencji. Puściłam spot. Przepraszam, tak jest zawsze. To była konferencja, którą odpaliliśmy, natomiast później włączyliśmy normalną, wielką, potężną kampanię reklamową i teraz chciałam Państwu pokazać ten spot od początku, nie wiem, co mam zrobić, cofnę. Zapraszam na spot reklamowy launchujący AppGallery. Ja, proszę Państwa, jestem w studiu, nie wiem, czy Państwo mogliście to zobaczyć z dźwiękiem. Mam nadzieję, że tak. O czym to jest? Żeby zbudować świadomość marki, to było jednym z naszych celów, żeby wszyscy deweloperzy i konsumenci wiedzieli, że jest sklep, postanowiliśmy zrobić komunikację, która mówi o tym, czym jest sklep. Włączyliśmy w tę komunikację ambasadora marki Huawei, Roberta Lewandowskiego oraz komunikowaliśmy produkty, dlatego że sklep z aplikacjami no, nie działa w oderwaniu od produktu, czyli komunikowaliśmy tam również nasze smartfony, ponieważ sklep działa w smartfonie, czy na smartfonie oraz oferty naszych partnerów. I to robimy jako jedyni tak naprawdę. To nas też wyróżnia, że komunikujemy taką korzyść konsumencką, jasną korzyść konsumencką. Dobra, to była kampania telewizyjna, natomiast nie tylko telewizja ją konsument żyje, to doskonale wiecie, że dzisiaj, żeby złapać atencję konsumenta, nie wystarczy być w telewizji, tylko trzeba go łapać na każdej ścieżce jego życia, bo to nie chodzi o ścieżkę zakupową tak naprawdę, tylko ścieżkę życia. Więc pokażę kolejny spot. Jest to spot, gdzie Robert Lewandowski prezentuje mnogość różności w AppGallery. Zapraszam. Take, spin, watch and hear it. Work, paint and perfect it. Shout, sing, swing and pop it. Love, pump, push, replace it. To był spot, który wyprodukowaliśmy wyłącznie na potrzeby mediów społecznościowych i digitalu szeroko rozumianego, czyli komunikacji w internecie. I celem jego było oczywiście, tak jak celem całej kampanii, budowanie świadomości marki AppGallery. Ponadto pokazanie różnorodności aplikacji, które są w AppGallery. Tutaj jest takie jedno z szeregu wyzwań, które przed nami jest, że sklepy nasi konkurenci, którzy są od lat, mają tych aplikacji szereg i robili to w bardzo, bardzo długim czasie. Wiadomo, że nie od razu Kraków zbudowano i my też nie od razu Kraków zbudowaliśmy, nie od razu AppGallery zbudowaliśmy na takim etapie, na jakim są nasi konkurenci. Natomiast w tej chwili jesteśmy rok później i sytuacja jest zgoła inna. Mamy szereg partnerów, mamy odwróconą sytuację. Mianowicie, przepraszam bardzo, to jest jeszcze komunikacja PR-owska tejże kampanii, czyli media były zainteresowane tym, że odpalamy taką kampanię, budujemy markę od podstaw, cytat ze mnie, trochę się wstydzę, że sama siebie cytuję, cytując siebie. Huawei w kampanii promuje sklep AppGallery, ponieważ cała nasza komunikacja zawsze polega na tym, że komunikujemy się ATL-owo, digitalowo i PR-owsko. Taki mamy model operacyjny, taki mamy modus operandi i to jest też o tym, że media były zainteresowane tym, żeby mówić też o naszej kampanii. Sami jesteśmy tutaj gościnni,
nie w medium marketingowym, to nie jest takie oczywiste, słuchajcie państwo, że media się interesują tym, żeby mówić o czyjejś kampanii, no bo jakby wszyscy robimy kampanię i to jest trochę chleb powszedni, natomiast to de facto jest kampania inna od wszystkich. Ponadto tutaj na dole z gsmonline.pl cytat, przejazd iTaxi za batem 50% dla smartfonów Huawei. To są te oferty, o których ja mówiłam. Czyli mamy benefit dla właścicieli aplikacji biznesowy. Mamy dla deweloperów również inwestycyjny z punktu widzenia tego, że Huawei dużo inwestuje i dla konsumentów, który ma po prostu promocyjny, totalny benefit i o tych benefitach chciałam więcej powiedzieć, że jako jedyna marka sklepowa, że tak powiem, sklepu z aplikacjami, komunikujemy jasno benefity konsumenckie, zarazem współpracując z twórcami tych aplikacji, czyli z iTaxi, Traficar, Empik Music czy Hop City na tym, co w tej chwili prezentuję. Dobra, ponadto my zawsze myślimy o konsumencie. Totalnie w głowie naszej, również marketerów działu, z którym mam przyjemność zarządzać, jest to, żeby myśleć, dobra, ale co zrobić, żeby konsument wierzył w nas? Już powiedziałam, mówić prawdę, generalnie prawda w marketingu zawsze się obroni, ale również ułatwiać życie. Stworzyliśmy, nie marketing bynajmniej, chociaż bardzo bym lubiła, aplikację, która się nazywa Petal Search. Petal jest aplikacją, jest wyszukiwarką, której widget można zainstalować na smartfonie Huawei, który za pośrednictwem którego to widgetu można wejść w cały świat aplikacji, nie tylko w App Gallery, to będzie priorytet oczywiście, priorytetowo skieruje nas Petal do App Gallery, ale również w cały świat aplikacji, ponieważ to było jedno z naszych wyzwań, że nie wszystkie aplikacje są na App Gallery. Dlaczego? Dlatego, że nie od razu Kraków zbudowano, o czym już mówiłam. Idziemy dużo szybciej niż inni, natomiast no nie od razu ten Kraków zbudowano. Dobra, cel mieliśmy jasny. I w tej chwili krótko zataczam koło tego, co opowiedziałam, jak osiągnęliśmy cel. No otóż, proszę państwa, to są wyniki ostatnie, jakby od zera do milionera. Osiągnęliśmy 47,5% świadomość marki App Gallery. Sklep, który istnieje rok, połowa Polaków wie o tym, że jest App Gallery i czym jest App Gallery. Powiem szczerze, nieskromnie, uważam, że skromność nie jest jakąś wielką cnotą, proszę wybaczyć, może to niepopularne, ale tak uważam, że osiągnęliśmy sukces, ale oczywiście my nie zasypujemy gruszek popiołem. To jest jakieś powiedzenie, które zawsze źle mówię, więc idziemy z tym dalej. Natomiast jasny cel, jasna strategia, dowieźliśmy 47,5 i na tym nie kończę, ponieważ Spidersweb, którego cytowałam przed chwilą, Spidersweb przed roku powiedział, że generalnie trumna z naszym logo, czego naprawdę to jest bolesne, powiem szczerze, dla człowieka, który zarządza marką, to jest bolesne. Teraz pozwolę sobie przeczytać ten cytat. Przełamanie duopolu Google oraz Apple na rynku smartfonów do tej pory nikomu się nie udało. Nawet potęgom takim jak Amazon oraz Microsoft. Teraz tej sztuki próbuje Huawei i wiele wskazuje na to, że może mu się udać. Ja oczywiście jestem pewna, że nam się uda, ponieważ inaczej nie pracowałabym nad zarządzaniem marką Huawei i App Gallery. Natomiast to jest pewnego rodzaju klamra, którą chciałam państwu pokazać. To, że percepcję można zmienić, oczywiście nie tylko marketingiem, oczywiście, że nie. Ale mając w sobie takiego ducha walki, no u nas to jest Huawei Make It Possible, tak? To po prostu jest to, według czego żyjemy, no ale myślę, że ten sam tytuł, który ma takie cytaty, udowadnia to, że zmieniliśmy również percepcję branży technologicznej, czyli najważniejszego medium technologicznego w tym kraju. I chciałam na koniec, dziękując za uwagę, pokazać spot z ostatniej kampanii, która mówi trochę o czymś innym. Czyli mówi o ekosystemie Huawei, ale nie o ekosystemie w tym rozumieniu, o którym mówiłam teraz, czyli sklep z aplikacjami, aplikacje i software, który jest w naszych urządzeniach, tak jak Huawei Zdrowie, czy Huawei, czy Petal Search, o których wspominałam, ale też urządzeń, ponieważ, jak wspomniałam, mamy urządzenia, czyli smartfony, zegarki, laptopy, tablety, słuchawki, mogłabym wymieniać bardzo długo, ale mamy również rozwiązanie takie jak sklep App Gallery czy wyszukiwarkę Petal, o której wspominałam. Zakończę moje wystąpienie kampanią produktową. Dziękuję i normalnie bym poprosiła państwa o pytania, ale nie ma tutaj jak poprosić o pytania, w związku z czym, jeżeli macie do mnie pytania, to zadajcie je na LinkedInie, a ja z przyjemnością odpowiem, albo przez redakcję. Dziękuję bardzo, zapraszam na film. Get that spot. Get that.
Compose. Celia. Play. Połącz wszystko jednym dotknięciem. Dzięki Huawei Share. Odkryj wyjątkowe oferty od Huawei. Huawei, make it possible. Ja dziękuję. Skoro pytania mają być, to będą w takim razie. Wspaniale. Co ten case nam mówi o konsumencie? Czego się nauczyliście? No, ten case nam mówi o konsumencie, ponieważ mamy taki feedback, mówiąc językiem branżowym, że konsumenci się cieszą, że mają wybór. I to dokładnie o to chodzi, że jeżeli jest dwóch gigantów, to lepiej, żeby było ich trzech, dlatego że konsument ma wtedy wybór. Po prostu ma większy wybór, a konsument lubi demokrację i woli mieć ten wybór, niż go nie mieć. Nawet jeżeli ten wybór w tej chwili jeszcze nie jest doskonały, po raz czwarty powiem, bo nie od razu Kraków zbudowano. Natomiast pokazuje to też, że konsumentowi trzeba mówić szczerze i konsumentowi warto jest dawać oferty. O tym też mówiłam, bo z jednej strony budujemy świadomość marki, z drugiej strony jesteśmy trzecim największym sklepem z aplikacjami na świecie w tych systemach, o których mówiłam. Ponadto komunikujemy oferty. A polski konsument jest mądry i chce mieć oferty. Także myślę, że to jest najważniejsze. A jak pani sądzi, jakie znaczenie miała komunikacja z Robertem Lewandowskim, a jakie znaczenie sam produkt, który budowaliście od zera? Myślę, że komunikacja z Robertem Lewandowskim, nawet nie myślę, wiem to, komunikacja z Robertem Lewandowskim nam się bardzo sprawdza. My badamy tę komunikację za każdym razem i Polacy identyfikują Roberta z Huawei i Huawei z Robertem, więc jest to taka, powiedziałabym, ambasador marki, który dobrze działa, bo nie przykrywa marki, a robimy to od lat, tak powiem może brzydko, jest poniekąd naszą taką platformą komunikacyjną. Wybacz, Robert, oczywiście wiadomo, że jest wybitnym sportowcem, ale nam to działa. Natomiast komunikacja powinna być na wielu wymiarach. Czyli powinien być ten wymiar brandowy, nazwijmy go, gdzie budujemy świadomość marki, gdzie pokazujemy piękny, moim zdaniem, spot wizerunkowy. Z drugiej strony ma wymiar praktyczny, czyli to są te oferty, gdzie komunikujemy w innych mediach. No to jest też komunikacja wielokanałowa. Mamy dobrany komunikat per kanał i w kanałach takich jak na przykład social media czy szeroko rozumiany digital pokazujemy też ofertę. I ten konsument wie, że jest ten sklep, czy budujemy świadomość sklepu, sprawdzi go za pośrednictwem oferty. No i z tej oferty my wiemy, że często korzysta, co daje mu po prostu taką korzyść tu i teraz. Dziękuję bardzo. Dorota Natalia Haller. Dziękuję. Huawei. Huawei, proszę Państwa. Huawei, tak. Huawei. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Zapraszam Państwa na panel dyskusyjny. Panel o tym, czym są innowacje, jak je wprowadzać na rynek, aby osiągnęły sukces. I zdyskutować z nami będą pani Agata Koppa, Head of Innovation w firmie Carlsberg Polska, pan Wojciech Bortkiewicz, który odpowiada za marketing wódek w firmie CDC International, pan profesor Krzysztof Klincewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, który wiele badań na temat innowacji i nowości produktowych przeprowadził, oraz Marek Grudek, Innovation Business Partner w Nielsenie, który innowacjami zajmuje się na co dzień. Zapraszam. I ja bym może chciała zacząć właśnie od świata naukowego. Od świata naukowego, ale nietypowego świata naukowego, bo pan profesor pracuje z praktykami z największymi firmami branży FMCG i rozmawia z nimi o tym, bada, czego potrzebują konsumenci. Więc panie profesorze, czego potrzebują konsumenci? Zwykle jest tak, że konsumenci niekoniecznie potrzebują tego, co chcą im zaoferować działy badawczo-rozwojowe. Na przestrzeni lat w branży spożywczej, w branży zajmującej się również napojami, zaobserwowaliśmy pewien rozdźwięk między tym, co jest głównym tematem prac badawczo-rozwojowych, co jest głównym zainteresowaniem naukowców, a czego w rzeczywistości potrzebują konsumenci. Tak, działy badawczo-rozwojowe dużo energii poświęcają pracom nad nowymi materiałami, formułami produktów, wykorzystaniem alternatywnych form opakowań, rozwiązań, które często istotnie wykraczają poza
to, o czym mogą pomyśleć sami konsumenci. Jeszcze gorzej jest na uczelniach czy w instytutach badawczych, które zajmują się często tak heretyckimi tematami jak modyfikacje genetyczne, rozwiązania w zakresie żywności funkcjonalnej, które bardzo trudno można by wprowadzić na rynek. Natomiast takie innowacje napędzane przez naukę niestety w branży spożywczej mają relatywnie ograniczony potencjał zbytu. Tak? Nasze rozmowy z konsumentami pokazują, że potrzeby są diametralnie inne. Tak? Na przykład w ostatnich miesiącach, w czasach koronawirusa, wydaje się, że powraca taki nostalgiczny trend powrotu do tradycji, żywności z dzieciństwa, innowacji sensorycznych, modyfikacji smaków, czy na przykład tworzenia czegoś, co konsumenci często nazywają żywnością dobrą, niekoniecznie zdrową, czyli taką solidną, zaspokajającą potrzeby, satysfakcjonującą. No i de facto jest to niesamowity potencjał dla firm, które funkcjonują w tym obszarze. Bo to, z czym ja się często spotykam, to takie przemyślenia, że w tej twojej branży FMCG to wcale nie ma niczego ciekawego. Innowacją to jest telefon komórkowy, ale nie nowy smak produktu. Więc chyba warto, żebyśmy też chwilę przeznaczyli czasu właśnie na rozmowę o tym, czym ta innowacja w branży FMCG jest i czym jest, jak wygląda ta innowacja dziś. Państwo są przedstawicielami praktyków, na co dzień innowacje wdrażacie, pewnie wiele w ogóle nie wchodzi na rynek, tylko gdzieś tam utyka na wcześniejszych etapach. Więc czym Państwa zdaniem jest innowacja dziś w branży FMCG? Co to jest? To jest na pewno wejście w nowe terytoria. To jest zagospodarowanie segmentu, którego ktoś wcześniej nie widział albo był zagospodarowany przez inną kategorię. Więc to jest to, co różni nowość od innowacji, to jest to, że mówimy o rekrutacji nowych ludzi do kategorii, o także nowych recepturach. Tutaj chciałam jakieś ad vocem, że my pracujemy nad nowymi recepturami też pod kątem konsumenckim, a nie tylko akademicko. Więc to są takie obszary, które my definiujemy jako innowacyjne, a nie po prostu kolejny nowy wariant jako nowość. My zawsze staramy się znaleźć taką innowację, która dobuduje nam wartości, dobuduje nam wolumenu. To nagle łączy się z rekrutacją nowych konsumentów. No i tak podchodzimy do procesów innowacyjnych. I też raziło mnie to, że powiedziała pani, że gdzieś utyka innowacja. Trudno sobie taki proces innowacyjny wyobrazić, żeby utykała. Raczej jest to taki lejek, gdzie dalej przychodzą tylko te dobrze sprawdzone. I to jest recepta chyba na udaną innowację. Tak, z tym utykaniem miałam na myśli to, że gdzieś tam ten pomysł odpada na którymś etapie, bo albo smak nie odpowiada konsumentom, albo skład jest zbyt drogi. Sam koncept smaku, tak. To już nie budzi zainteresowania i to wystarczy, żeby dalej nie tego tematu nie rozwijać. Dokładnie. Ja myślę, że innowacja w naszej branży, w ogóle w dobrach szybko zbywalnych, no trochę właśnie jest inna niż przysłowiowy telefon komórkowy, czy coś, co w ogóle zmienia nasze życie bezpowrotnie. Tak? No jak dziecka dzisiaj zapytasz, jak wyglądał kiedyś telefon, no to powie tak jak dzisiaj, tak? No my wiemy, że był trochę inny. Natomiast w naszej branży ja bym posłużył się tutaj taką, no nie wiem, nauką czy teorią tak zwanego fluent innovation, tak? Czyli po raz kolejny zasada Pareto ma tutaj swoje zastosowanie, czyli mówimy o tym, że nowy produkt musi być jednak dopasowany do tej rzeczywistości, tak? Czyli w 80% musi odpowiadać na to, musi być tym, czym produkty są, natomiast w 20% musi wnosić coś nowego. Właśnie wnosić tą taką ekscytację, świeżość czy coś, co spowoduje, że właśnie on wyjdzie poza ramy swojej kategorii. I trochę może parafrazując klasyka gatunku filmowego inżyniera Mamonia, powiedziałbym, że no konsument po prostu lubi te piosenki, które już wcześniej słyszał. Tak? Więc konsument jednak ma w swoim tak zwanym tym mindsetzie zakodowane pewne rzeczy. Sztuka dobrej innowacji to umieć to wykorzystać i dołożyć coś ekstra, coś, co go pobudzi, nie wiem, doda mu emocji, zaekscytuje, zainteresuje do tego, żeby spróbować. No i oczywiście potem jest szereg innych elementów takich, czy właśnie ten produkt, nie wiem, dowozi tą ekscytację, tak? To jest kwestia potem ponowienia zakupu i to wszystko no, buduje dobrą innowację w naszej branży.
Bo to, z czym ja się spotykam też często w tych rozmowach, to właśnie taki zarzut, że a, nowe smaki i co z tego, nowy smak, czy co ci po nowej butelce innej, bardziej poręcznej nawet, butelce wody mineralnej. I przekonuję, że to jest właśnie innowacja, że to uprzyjemnia, ułatwia życie konsumentom i że po prostu ta branża tak funkcjonuje. Pan Marek Grudek, innowacja? To nowy smak, nowe opakowanie? Też, oczywiście też to też są innowacje. Powiedziałbym, że tradycyjne rozumienie innowacji jest bardzo duże. Tak? Mamy tutaj na myśli Sputnika, Tesle, samochody autonomiczne. Natomiast w FMCG to są po prostu mniejsze kroki. I mogę powiedzieć, że jednym ze zwycięzców europejskiego raportu Breakthrough Innovation, który opublikowaliśmy kilka dni temu, jest papier toaletowy bez tubki. Po prostu taki papier toaletowy, który nie jest nawinięty na tubkę. No i oczywiście, jak się dłużej zastanowić, to jest w tym głębsza myśl, bo oczywiście jest to pójście w kierunku zmniejszenia liczby odpadów, ochrony środowiska, ale też oszczędności dla producentów. I co ciekawe, producent pracował nad tą innowacją 4 lata. 4 lata zajęło im dopracowanie konceptu, ale też i opracowanie technologii. No i oczywiście widzę, że państwo się uśmiechają, pewnie państwo po drugiej stronie, ale proszę mi pozwolić dokończyć. Tak? Tym jest innowacja FMCG. Natomiast jeśli spojrzymy na największą kategorię sprzedawaną w koszyku chemicznym, to jest to papier toaletowy. Wartościowo. Dopiero drugie są proszki, więc naprawdę jest nad czym się pochylać. Czy to jest taki uśmiech, ale uśmiech takiego zadziwienia i zadowolenia, że również w tej części rynku takie prace trwają. Ciekawe, kiedy wejdzie to na polski rynek? Mam nadzieję, że niedługo i też mam nadzieję, że tutaj zwracam się do producentów, że ten trend, którego konsumenci oczekują akurat, świadomej konsumpcji. Konsumenci bardziej świadomi, może trochę bardziej świadomi na zachodzie Europy oczekują tego, że opakowania będą w pełni recyklowalne, że produkty będą pozyskiwane w sposób odpowiedzialny, że ten produkt wejdzie szybko na polski rynek i inni producenci podążą tym tropem. Ale właśnie opakowania. Opakowania to też jest taki modny wątek i wszyscy mówią o prośrodowiskowości tych opakowań. Ale mam wrażenie, że to nie jest do końca wykorzystane pole do opakowaniowanego popisu. Jak to wynika, panie profesorze, tu zwracam się do pana, z waszych badań, na co warto zwrócić uwagę jeszcze, jeśli chodzi o opakowania i jakie tu są perspektywy rozwoju inspiracji dla producentów? Tutaj myślę, że pierwsza kwestia, do której warto się odnieść, to o czym mówił pan dyrektor. Tak? Domniemanie, że konsumenci oczekują, że opakowania będą w pełni recyklowalne. Powiem szczerze, że nasze badania konsumenckie, takie pogłębione jakościowe panele w kilkunastu krajach, niekoniecznie na to wskazują. Pojawiają się zupełnie inne tendencje. Na przykład konsumenci lubią opakowania przechowywać już po dokonanej konsumpcji, wykorzystywać do innych celów, niekoniecznie zgodnie z pierwotnymi intencjami producentów. Konsumenci poszukują opakowań, które są wygodne w użyciu i tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o przechowywaniu w domu, otwieraniu, ewentualnym recyklowaniu, ale całej takiej ścieżce czy cyklu życia opakowania, tak? I my w ramach naszych badań też spróbowaliśmy opisać to na zasadzie czegoś w rodzaju takiej sieci rzeczy. Tak jak mamy internet rzeczy, tak tutaj mamy sieć rzeczy. Opakowania wchodzą w interakcję z bardzo wieloma przedmiotami. Trochę tak jak papier toaletowy, tak? Zmiana papieru toaletowego bez odpowiedniej wkładki wymaga pewnie przeprojektowania łazienek. Tak samo jest z opakowaniami, które wchodzą w interakcję z półkami sklepowymi, z paletami, z koszykami zakupowymi, z torbami, w których ludzie noszą zakupy do domu, półkami w lodówce, możliwością ekspozycji na stole, koszami na śmieci i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest cała wielka sieć zależności i wydaje się, że jest gigantyczne pole do popisu dla innowatorów, którzy chcieliby to opakowanie przeprojektować. Zważywszy na to, że jednak opakowanie stwarza bardzo duży potencjał do ekspozycji marki,
zwiększenia poziomu świadomości konsumentów. Wyobraźmy sobie chociażby opakowania produktów spożywczych, które są przez konsumentów przechowywane w ich domach już po ich spożyciu. To jest po prostu dodatkowa szansa na wypromowanie konkretnego produktu i pochwalenie się nim innym konsumentom. No a paradoksalnie okazuje się, że niestety ten aspekt środowiskowy jest gdzieś na szarym końcu. Natomiast bardzo w odniesieniu do wielu produktów spożywczych konsumenci wydaje się, że oczekiwali mniejszych opakowań, mniejszych porcji i niespecjalnie przejmowali się aspektami środowiskowymi. Tak. Tak, więc tutaj jest dodatkowe wyzwanie. Oczywiście można sobie wyobrazić, że użycie odpowiednich materiałów doprowadzi do tego, że te małe opakowania będą również odpowiednio recyklowalne. Natomiast... Ale to może tutaj warto dodać jedną rzecz, że wszystkie te rzeczy związane z opakowaniem, z poręcznością, to jak się transportuje, oczywiście opakowanie ma szereg różnych cech, które powinny spełniać, natomiast może też po stronie producentów powinna być, czy na producentach powinna spoczywać odpowiedzialność za to, skąd się biorą te opakowania, z czego są produkowane i co się potem z nimi dzieje, więc może ta nieuświadomiona potrzeba recyklowalności może powinna być przez producentów wzmacniana i promowana. Dla dobra nas wszystkich. Chociaż tutaj ad vocem też muszę przyznać, że pewien producent napojów i soków był mocno zaskoczony, gdy okazało się, że chociażby grupa konsumentów seniorów bardzo chętnie plastikowe opakowania po tych napojach ponownie wykorzystywała, często na przykład do mrożenia pewnych rzeczy w zamrażarkach, co absolutnie, znaczy nie było zdrowe, nie było wskazane i absolutnie nie było przewidziane przez producenta. Ale jeśli chodzi o opakowania, to mamy jeszcze dwa wątki, bo właśnie kwestia tego, jak wygląda i jeśli położymy je na stole, a są śliczne, to nie trzeba ich przekładać do różnych naczyń, więc myślę, że tu też jest pole do popisu dla producentów. Przygotowywanie tych opakowań pod e-commerce rozwijający się. No i wątek właśnie seniorów, czyli czy ta czcionka nie powinna być jednak trochę większa. No ale opakowanie to tylko jeden z wątków przy wprowadzaniu innowacji na rynek. Nie wiem, czy złe opakowanie może wpłynąć na porażkę, ale wiem, że może. Zdecydowanie. Ale wiem, że większość innowacji wprowadzanych na rynek znika. Zdecydowana większość po pierwszym roku, bo aż zdaje się 90% nowości znika po roku od wprowadzenia. No i pytanie do Państwa jako zwycięzców rankingu. Jak stworzyć innowację, żeby wprowadzić ją z sukcesem? Takich kilka kluczowych rad, inspiracji dla naszych widzów. Znaczy, kiedyś mi profesor powiedział, future is unpredictable, tak? I to jest po prostu prawda. No, ciężko jest przewidzieć wszystko i również tak jak ostatnimi czasy pandemia nas zaskoczyła, tak wiele rzeczy zaskakuje nas, marketerów, biznesmenów, no po prostu w rzeczywistości, która nie do końca jest przewidywalna. Ale na pewno są takie elementy, które są ważne, takie jak chociażby właśnie no, rozpoznanie tych potrzeb konsumenckich, o których mówiliśmy, tak? Ja mam wrażenie, że dzisiaj nasz rynek tych właśnie FMCG tak zwanego jest już dosyć rynkiem mocno nasyconym i większość jednak tych, nie wiem, czy się Państwo zgodzicie, ale tych potrzeb większość jest dzisiaj zaspokajana po prostu, więc ciężko czasem znaleźć jest taki koncept, taką potrzebę, która jeszcze dzisiaj nie jest zaspokojona. No to jest jakby pierwsza rzecz. Potem mamy cały szereg tak naprawdę naszego procesu innowacyjnego, tak? No budujemy koncept, przetwarzamy go na produkt, ten produkt ma jakieś cechy. Te cechy mogą być, no ten proces to tak jak mówi się o szumach komunikacyjnych, tak, on też może mieć pewne szumy. On może być nie do końca właściwie przetworzony z tego poziomu myśli, tak, pomysłu na produkt. Potem jest konsument, który no, musi ten produkt zrozumieć. Tutaj znowu podparłbym się tą właśnie zasadą fluent innovation, tak? Czy dzisiaj konsument ma chwilę, żeby odczytać, czym jest ten produkt przy półce, tak? No, my siedząc 15 godzin często dziennie nad tym projektem, nie zastanawiamy się, jak szybko on musi być zdekodowany. On musi być natychmiast zdekodowany. Tak? Dzisiaj konsument w tej branży posługuje się tak zwanym fast brain. Tak?
On po prostu, jeżeli nie odczyta go od razu, on go wręcz może nie zauważyć, tak? Więc mamy no, szereg czynników. Mamy kwestię, nie wiem, nawet dopasowania wartości postrzeganej do ceny, tak? Produkt może wydawać się dobry, koncept być dobry, smak być dobry, ale okazuje się, że nie wiem, jest za drogi, ale równie dobrze może być za tani, tak? Bo dla niego może to znaczyć, no ale jeżeli on jest taki tani, no to on może nie jest dobry, tak? Może tam jest coś, nie wiem, zrobione na skróty, tak? Właśnie. Także no to i znowu też no, o sukcesie z reguły też nie decyduje jeden czynnik, tak? To jest szereg czynników, które tak naprawdę składają się w to, że coś się udaje lub się nie udaje. Z mojego doświadczenia i pewnie z wielu innych doświadczeń myślę, że jest pewna zasada, że po prostu no, nie wszystko się udaje, tak? Ale trzeba próbować. I to jest myślę, że dla nas ważne, żeby próbować cały czas jednak właśnie pracować nad nowymi innowacjami. Pełna zgoda, że w przypadku innowacji zresztą chyba ten innoproces nie jest niczym wyjątkowym. To jest taki proces, gdzie można położyć tę innowację, zaliczyć porażkę na każdym etapie tego procesu. Od identyfikacji potrzeby albo pomijając tą identyfikację potrzeby, poprzez to dopasowanie, czy nasze propozycje w ogóle odpowiadają na to potrzeby. Wystarczy, żeby uciąć budżet badawczy i prawda, już zaczyna być ryzyko porażki większe niż z możliwością przebadania tego. Ale chciałam się odnieść do tego, co powiedziałeś, że przyszłość jest nieprzewidywalna. Ja teraz zachodzę w głowę, kto to powiedział, ale pamiętam taką fajną książkę o innowatorach, gdzie ktoś przytoczył, że według innowatorów jest sposób na przewidzenie przyszłości, mianowicie wykreować ją. I to jest jakiś taki link do tego, co rozmawialiśmy o tej ekologii, bo tutaj taka presja na producentów, ta presja po pierwsze jest. My mamy troszkę, nie chcę powiedzieć, że inne badania, bo to na pewno zależy od grupy wiekowej, myślę. To jest ta pierwsza zmiana, która podzieli ludzi na świadomych, nieświadomych tej ekologii, ale nasze doświadczenie jest takie, że nie wiem, czy satysfakcja z picia piwa w ekologicznym opakowaniu jest wyższa niż satysfakcja z picia nieekologicznym, ale w najmłodszym pokoleniu ten czynnik ekologiczny jest tak ważny, że naprawdę tam gdzieś jest głęboko ukryte poczucie winy za samo niewspieranie. I myślę, że w tym post-covidowej rzeczywistości, kiedy tam są te takie grube trendy, takie jak lokalność, prozdrowotność, wymienia się też zaangażowanie społeczne. I poza solidarnością taką na przykład na tle recesyjnym, która może wystąpić lub nie, to zaangażowanie póki co to znajduje odzwierciedlenie na tym ekologicznym, myślę, polu. Więc tak jakoś nawiązując do tego, co powiedziałeś i do tej presji na producentów o ekologicznych rozwiązaniach, to po pierwsze mamy też, tak spójrzmy sobie w oczy, mamy też presję ze strony państwa. Jest zagrożenie podatkiem środowiskowym, zagrożenie może to jest niepoprawne słowo, ale mówi się o tym głośno i to też nas zmusi po prostu producentów do trochę do innego myślenia, ale też ta presja jest od konsumencka, absolutnie od młodego pokolenia, które oczekuje, że to właśnie producent pokaże na opakowaniu, że ta folia jest w pełni przetwarzalna, że butelka jest też ze szkła z odzysku albo do odzysku, więc my mamy troszkę inne doświadczenie w tak masowej kategorii jak piwo, że jednak ten czynnik ekologiczny waży i że tu mamy o tyle możliwość przewidzenia przyszłości, że my po prostu, no my jesteśmy niestety trzecim graczem, a nie pierwszym. Myślę, że pierwszy ma dużo większe szanse na wykreowanie tej rzeczywistości, ale to na pewno trzeba by tak jakoś holistycznie pomyśleć o tym, że te czynniki wpływu na tą przyszłość to i od producenckie, i od konsumenckie są także na takim polu, które wydawałoby się nie jest tak atrakcyjne, jak tu pan powiedział na początku. A ja mam wrażenie, że teraz mam do czynienia z coraz mniejszą liczbą takich claimów środowiskowych, a coraz większą liczbą, przy czym nie badałam tego obiektywnie, jest to moje konsumenckie wrażenie. Na każdym produkcie jest deklaracja, wspomaga odporność, czy zawiera składniki, które wspomagają odporność. Teraz wszystko, proszę państwa, wspomaga odporność, więc przez najbliższy rok, kilka miesięcy, każda innowacja, waszym zdaniem, każdy produkt będzie gdzieś tam do tej odporności nawiązy łapał? Bo ja już mam wrażenie przesytu, ale być może z tego względu, że oglądam na bieżąco te półki. Pan Marek Rudek? Jeśli mogę skomentować, to rzeczywiście może pojawić się taki trend, że producenci będą chcieli komunikować wzmacnianie odporności, bo jest to bardzo ważne dla konsumentów w tej rzeczywistości post-covidowej. Ale też z Nielsenowej obserwacji rynku w Chinach widać, że ten rynek, który wcześniej zaatakował wirus,
już jest przesycone innowacjami, które odnoszą się do właśnie wzmacniania odporności produktów bakteriobójczych, więc wydaje mi się, że też należy tutaj trochę zdrowego rozsądku i wziąć to pod uwagę, że jednak nie wszystko musi wspomagać odporność. Więc to może już powinniśmy Państwa przestrzec, żeby nie przesadzać z liczbą tego typu deklaracji, bo kończy się to porażką. My nie możemy, prawda? Wspomagać odporności? No. Nie wprost, nie wprost. Ale obserwując rynek, czy jesteście Państwo przekonani rzeczywiście, że to będzie taki główny claim na kolejne miesiące, czy nie? Czy jednak to środowisko będzie gdzieś tam przeważać? Nie. To na pewno to nie jest konkurs piękności, który z tych będzie bardziej... W jakiejś kategorii zawładną jednym claimem, inny innym. Natomiast no my po prostu naprawdę, poważnie mówiąc, po prostu nie będziemy się tutaj bić o palmę pierwszeństwa w tej kategorii. Natomiast no po prostu ten trend prozdrowotnościowy, tak jak wszyscy trendwatcherzy mówią, te trendy post-covidowe, to nie jest nic nowego, tylko to, co było przed. Teraz widzimy tą akcelerację, widzimy, że to się pogłębiło, wzmocniło i w ramach tego prozdrowotnościowego jesteśmy jeszcze bardziej świadomi zdrowia i dochodzimy do tego sedna, czym jest to ta ochrona zdrowia, to jest właśnie ta odporność. Więc na pewno słowo odporność będzie słowem roku kolejnego, a może dwóch kolejnych lat. To wszystko zależy jak ta pandemia, to wszystko zależy od tego, w którym momencie pandemii teraz jesteśmy. Natomiast my się tak nie jak nasza kategoria wpisuje się w trend prozdrowotnościowy? Może samą atrakcyjnością sektora bezalkoholowego, segmentu bezalkoholowego. To jest segment, który rośnie w Polsce trzeci czy czwarty rok z rzędu. To są ogromne przyrosty, po 20% rok do roku. I to też jest czytane jako ograniczenie picia alkoholu, jako wpisanie się w trend prozdrowotnościowy. Tam jest kilka czynników tego sukcesu, no ale myślę, że ten jest przeważający. Więc ja myślę, że tak, że ta odporność będzie na różne sposoby czytana i przerabiana przez spożywców. My będziemy to obserwować tylko. Pani... Jeśli mogę, ja myślę, że sam lockdown dał dosyć duży impuls do zachowań konsumenckich, tak, i shopperowych, i konsumenckich. A wiadomo, wszystkich tak naprawdę nas to dotknęło, tak? Więc wszyscy dostaliśmy pewien impuls, który może wpłynąć na to, jakie będą nasze przyzwyczajenia, jakie będą nasze tak zwane habits, tak? I myślę, że to nie pozostanie bez wpływu. Pytanie, jaką oczywiście osiągnie to skalę, jak będzie to duże i w jakich właśnie branżach będzie najbardziej odzwierciedlone. A odpowiadając na pytanie, jak koronawirus zmieni Państwa zdaniem rozwój innowacji? Właśnie poprzez takie claimy, czy poprzez wzmocnienie tych trendów prozdrowotnościowych? Panie profesorze? Znaczy, ja myślę, że trendy prozdrowotnościowe, deklaracje dotyczące odporności, to jest też taka szersza kwestia wiarygodności producentów żywności. I tutaj zgadzam się z przedmówcami, że nie każda kategoria produktowa, nie każda firma powinna się do nich uciekać, chociaż jednocześnie przypominam, że w takiej potocznej wiedzy istnieje również w Polsce przekonanie, że napoje alkoholowe pomagają w przeziębieniach i radzeniu sobie z GIBI, więc tutaj paradoksalnie, chociaż oczywiście nie jest to absolutnie podparte badaniami czy tego typu podstawami naukowymi, natomiast wiedza potoczna tak funkcjonuje. I chyba dobrze, że akurat branże zajmujące się napojami alkoholowymi nie uciekają się do tego typu taktyk, które prawdopodobnie nie byłyby zbyt przemyślane i byłyby bardzo krótkookresowe. Tutaj natomiast wydaje mi się, że z perspektywy tego, co się będzie działo po tym traumatycznym doświadczeniu koronawirusa, naprawdę przyszłość stoi przed nami otworem i tak jak rozmawialiśmy, ona nie do końca jest pewna. Wydaje mi się, że perspektywy, o których mówiliśmy, niekoniecznie są takie jednoznaczne. To naprawdę nie jest tak, że konsumenci będą z radością przyjmowali produkty, które są opisane jako wzmacniające odporność. Konsumenci uciekali się do coraz większej liczby źródeł wiedzy na temat zdrowia, rozumieją, co kupują. Pewne procesy zakupowe w okresie lockdownu były dużo bardziej wyrafinowane i obawiam się, że wiele marek, które w prosty sposób próbuje podkleić się pod etykietkę koronawirusa i zabezpieczeń zdrowotnych, może na tym w przyszłości bardzo ucierpieć. Jeśli mogę coś dodać, to nie wszystko kręci się wokół wirusa i zdrowia. I znowu pozwolę sobie odwołać się do naszego europejskiego raportu, gdzie widzimy dwa bardzo duże trendy. Jedno to jest świadoma konsumpcja,
A drugi trend, bardzo mocny i widoczny w innowacjach, to przyjemność, kategoria przyjemności. Po prostu konsumenci chcą jeść albo pić rzeczy, które im smakują. I tutaj można wyróżnić takie dwa podobszary. Jedno to jest, jeśli mogę powiedzieć potocznie, pójście na całość i po prostu jeśli mam ochotę na czekoladę, to chcę, żeby ona była słodka, kaloryczna i po prostu była prawdziwą czekoladą. Ale jest też bardzo duży i silny trend przyjemności bez wyrzutów sumienia. Kiedy chcę sobie sprawić przyjemność, chcę zjeść coś, jakąś przekąskę, ale też chcę, żeby ona była no, trochę mniej kaloryczna, żeby produkty były zdrowe, żeby nie było żadnych sztucznych dodatków. I ten trend też jest bardzo widoczny w innowacjach, więc wydaje mi się, że tutaj też należy skupić się nie tylko na tym, co nas, jakie są zagrożenia, ale też musimy mieć trochę przyjemności w życiu i myślę, że w tym obszarze innowacje zawsze będą się miały dobrze. Czyli z jednej strony odporność, z drugiej kwestie środowiskowe, z trzeciej te przyjemności, z wyrzutami sumienia lub bez. I chyba do tego powinniśmy zachęcać państwa producentów, państwa detalistów do wkładania takich produktów na półkę, agencje reklamowe do ciekawego podchodzenia, do tworzenia komunikacji właśnie dla tego typu produktów. Ja dziękuję państwu za ten panel Nielsen Breakthrough Innovation, innowacja dziś, a dyskutowali tutaj profesor Krzysztof Klincewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Agata Koppa, Head of Innovation w Carlsbergu, Wojciech Bortkiewicz, dyrektor marketingu Marek Wódek w CDC i Marek Rudek, Innovation Business Partner w Nielsenie.